Dobra, lecimy. Rozpoczynamy. Witam wszystkich. Siema, z tej strony Spox 2. Dzisiaj środa, dzień live'a. Jak mnie widać, jak mnie słychać, dajcie znać, czy w ogóle mnie widać, słychać. Także, cześć. Nie ma co płakać, że live się opóźnia. Spoko, norma. Albo się komputer przywiesi, albo coś. Jak mnie urok, to wiadomo. I wszystko w temacie. A komuś się to nie podoba, niech idzie gdzie indziej. Pamiętajcie, nikt na siłę tutaj nikomu nie każe siedzieć, oglądać różnej masy treści. Głodny byłem oczywiście też, bo mało zjadłem dzisiaj, więc chcąc dopełnić tego wszystkiego od początku do końca, no to musiałem po prostu jeszcze coś skonsumować i tyle. Trzeba mieć to na uwadze. Ale nie każdy się domyśli, wiecie o co chodzi. Ale cóż, znam to z autopsji. Teraz tak. Cześć jeszcze raz wszystkim. Chwila, musimy sobie kliknąć na czat. Wydzielę okno czatu. Pyk. O, czacik mamy już w tej formie. Gitara. Cel wyzeruj. Tak, Alicja, wiem, spokojnie. Jeszcze dobrze nie kliknąłem myszki, więc za chwilę. Na ostatnim live zebrano 6323 zł 86 groszy. W opisie live'a macie link do dokumentów Google. Tam jest podane, jaki dom dziecka, jakie wsparcie, kiedy i w zasadzie dzięki temu wszystko mamy czarno na białym. Coś się nam ubrudziło. A dzisiaj będzie ogólnie co? Będzie dokończenie tego pięknego Asusa, który wygląda jak nówka. Nie ma żadnych rys ani nic. Laptop, który miał w środku ciekły metal i od przenoszenia, przewożenia ciężko powiedzieć w ogóle, co się zadziało. Ale tak czy siak ciekły metal uciekł poza obrys rdzenia, uszkodziło CPU i sprawdzimy dzisiaj, bo tak jak wielokrotnie ktoś napisał w komentarzach na poprzednim filmie, który miał premierę 2 dni temu, sprawdzimy, czy po wylutowaniu procesora zniknie zwarcie na procesorze. No i jeśli to okaże się, że procesor jest walnięty, wlutujemy drugi sprawny procesor, tak myślę. Także poczekajcie, to teraz tak jeszcze papierkologia typu właśnie tipli, wyzerowanie, to o czym wspomniała Alicja. Także witam zieloni, witam niebiescy, witam pozostali oglądający. Jeżeli ktoś chce wesprzeć kanał, moją twórczość, zapraszam na Discorda, ewentualnie tutaj na dole kliknij wesprzyj kanał i tam wtedy możecie dołączyć do Discorda, jeżeli wspieracie w kwocie 19 zł. Tak to mniej więcej wygląda, poczekajcie chwilę, teraz tak. To możemy sobie zamknąć, cyk, wypłaty nie, i cel. Dla potrzebujących dzieci 38 i opróżnij cel zarobków. Tak swoją drogą, na ostatnim live prosiłem o maile z waszej strony w sprawie domów dziecka, na jakie moglibyśmy przelać pieniądze. Także dziękuję bardzo, bo już dostałem tak z 5 sensownych maili, gdzie jest podane rzeczowo co i jak. Więc już na spokojnie, niedługo się do tego przysiądziemy, zaczniemy wykonywać te pierwsze wpłaty. Także jeżeli ktoś chce wesprzeć domy dziecka i tak dalej, możecie już startować. Dyszka, tudzież więcej, możemy lecieć, startujemy. Nigdy o żółtych nie mówi. A kto to żółty? Nie wiem, nie, ja tu nie widzę żółtego. My szaracy się też witamy. Tak, szarzy. No, ale tak śmiechem, żartem, najlepiej być szarym. Nie wyróżniać się spośród tłumu, tak? Dobra, lecimy. Słuchajcie, Asus, jeżeli ktoś widział materiał, wie o co chodzi. Jeżeli nie, laptop wygląda jak igła, żadnej rysy, piękny, ładny, z mocnymi bebechami. RTX, wtedy nie wiedziałem, teraz już wiem, że to jest RTX 3080, czyli jak na laptopa bardzo mocna grafika i to nie ma co gadać, że nie. Do tego Ryzen 7 5000 chyba 700-800H, też mocny procesor. Laptop, mówię, wygląda jak nówka. W środku już tam jakieś kurzy, śladowej ilości kurzu oczywiście, bo on ma już te, nie wiem, czy półtora roku, czy więcej. No i w sumie właśnie, tutaj był taki problem, gdzie ciekły metal wyciekł poza obrys rdzenia. Pokazywałem to w materiale, musielibyście się cofnąć do materiału głównego. Ciekły metal był na kondensatorach, nawet był w tym rogu i tam było widać, że on teoretycznie mógł wejść pod procesor. Dzisiaj to sprawdzimy.
Tylko tak. Teraz, żeby chcieć pójść dalej, musimy tą płytę wyciągnąć. A szkoda potroszyć tego lapka. No, wiesz co? Cześć, Dawid. Trzeba go naprawić, bo nie wiem, czy wy sobie zdajecie, ale no jak myślicie w tym momencie? Ile może kosztować tak w ogóle taki sprzęt? Znaczy nie sprzęt, płyta główna. Ile będzie kosztowała w Asusie na takich komponentach? Więc kurde, to nie w kij dmuchał, to nie są małe kwoty. Właśnie, możecie mi podać pomysł na ankietę. To ten lapek po wycieczce tego metalu? Tak, to jest dokładnie, gangsterze, ten sam laptop. Więc dzisiaj jest dokończenie tamtej naprawy, żebyśmy mieli jasność, co z tym wyjdzie. Bo czasami jest tak, że mamy części, ok, idziemy dalej, natomiast w wielu przypadkach brak części ogranicza nas i ja nie jestem w stanie dokończyć naprawy, no bo skąd ci ogarnąć procesor czy coś? Tu mieliśmy centralnie farta, że w razie czego mam procesor z demontażu, który powinien być sprawny i w razie czego właśnie ten procesor pójdzie tutaj. Jaki system operacyjny? A, czyli taka ankieta, tak? Wiesz co, to jest bardzo mądre pytanie. Czat na żywo, cyk, plusik, rozpocznij ankietę. Jaki system operacyjny jest najlepszy? No to tak, pierwszy damy Android. Live mi umknął, ale cegiełka na dzieci musi być. Wiecie co, w tym momencie prawdopodobnie wyświetlają się wpłaty jeszcze z poprzedniego live'a. To zawsze się wszystko księguje, to nie jest tak, że te pieniądze uciekają. Nie, to wszystko oczywiście będzie. Android, system drugi, Windows, trzeci, Linux, czwarty, macOS. No i tak to musimy podzielić. Wszystkiego nie uwzględnimy. Mac OS. Czasami was oglądam. Skromne 10 zł na dzieciaczki. Oczywiście, słuchajcie, każde 10 zł jest bardzo dobre, bo w ilości siła. Oczywiście mówiąc macOS, wybieramy każdą generację macOS-a, czy to jest iOS i te inne, tak samo Linuxy, Gentoo i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie spa w laptopie zrobiłem dzięki tobie, Spox. No i super, i dwie dyszki wpłaciłeś, Tomaszu. Szacunaczek za to. Dobra, puszczamy ankietę. Chcecie, klikajcie. Ankieta należy do was. Teraz tak, musimy rozebrać sobie tego laptopa. Fajne sprzęty robią, kurde. Jedyny minus, oczywiście, może się psują, są awaryjne, ale co w dzisiejszych czasach nie jest awaryjne, to ma się psuć i koniec, nie? Kurde, ile tu jest anten? Patrz, dwie antenki lecą do anteny Wi-Fi, do karty sieciowej od Wi-Fi. Ok, a tu mamy jeszcze kolejne cztery, podpisane pewnie kolorkami. Zapewne tak. Chyba. Tak myślę. Ty. No dobra. Biały. Ciemniejszy. Szary. Niebieski. Wi-Fi and out. Ten ma jakieś dodatkowe chyba. O tej sieci 6. Wi-Fi 6. Coś tam. Jak się nazywa. Dyszka. Kurczak. Dziękujemy. Mam Spox Acera Nitro 500 RTX 2060, co o nim myślisz? No, słuchaj, ciesz się póki działa, bo one bardzo często trafiają do nas do serwisu i wczoraj był kolejny, w którym szlak trafił procesor, CPU spalone, a dzisiaj robiłem takiego i RTX 2060, z tego co pamiętam, jest spalony, więc psuje się to wszystko. I to samo wszystkie inne platformy. Codziennie mam telefony o laptopy marki Lenovo, Dell, Asus i tak dalej, i tak dalej, bez wyjątku. Nie ma jednej uniwersalnej marki, gdzie można powiedzieć, że się nie psuje. Zawsze są jakieś te, znów brak fartucha, hej. Wiesz co, tu jest za gorąco, żeby siedzieć w fartuchu i to o to chodzi. Jakby można było powiedzieć, że to jest tak fajnie, to bym siedział w fartuchu, natomiast na ten moment wybaczcie. To na dobry początek. Kogr, cześć. Jakiś nowy materiał chyba wrzuciłeś, tylko nie miałem czasu obejrzeć na temat fotowoltaiki, także jak jesteście zainteresowani na temat rachunków, optymalizacji może tych rachunków, bo nie wiem co tam Kogr nagrał, ale wiem, że było, to wbijajcie do niego na kanał. Ok, teraz tak,
Ściągnijmy sobie te foliki. O, KBC normalne. 27 km od zamku w Malborku, 280 km od pałacu prezydenckiego, już od pracowni Wielkiego Elektronika, serwis sklep w Elblągu, Waldemar Czoska. Dziękujemy, Waldemarze. Dzięki. Ty wtedy na tym live'ie setnym, z tego co pamiętam, dużo wpłaciłeś kasy, także jeszcze raz dziękujemy. I osoby, które tam wtedy wpłacały, odzywajcie się na sklep Małpa Wielki Elektronik. Chodzi mi o tą pierwszą dziesiątkę, bo nie wiem, czy wszyscy już pisali, czy jeszcze nie. A wiadomo, my nie mamy waszych danych, to wy musicie się odezwać. Więc to jest punkt wyjścia. Ok. Co tam piszecie? Te dodatkowe anteny to może być Bluetooth, bo ten model ma podwójne karty Wi-Fi i Bluetooth w jednym. No, to już to tak nowe laptopy, że czego one nie mają. To jest tak, że laptop zaczyna doganiać do pasionego kompa. Na piwko dla was za ostatnią usługę Express. Matryca wymieniona i laptop wróci do życia. Jak się może kiedyś odważy, to może ten power naprawię. Dzięki wielkie. A proszę bardzo, dziękujemy. Jeśli pomogliśmy w jakimś stopniu, no to gitara. No i w tym laptopie siedzi, kurde, RTX 3080. To już z automatu wiadomo, że jest moc. Co dalej? To jest drogi sprzęt, nie? Nie da się kupić taniego laptopa z 3080, po prostu, no nie, to tak nie działa. Ok, pasty dalej nie ścieram, bo to na razie nie ma sensu. Musimy się skupić na tym, żeby usunąć czerwony klej na brzegu procesora. Więcej nie mogę. Zacna wpłata, 1400 osób, zapraszam do wpłat. Ok, odpalamy światło, nasz mikroskop, szukamy ostrości. Tak wygląda czerwony klej. On, powiem wam, źle się go usuwa. Pozdrowienia z Marcinowic. Dzięki. Musimy nagrzać teraz laminat. No i jest trochę z tym zabawy. Ja tam użyję temperatury, liczmy 200 stopni, tam 180, nadmuch 50. Kopiowanie VHS, środa, dzień, którego nie ma w kalendarzu chrystiańskim. Ej, jutro jest 29 luty. Słuchajcie, takie pytanie, to dzisiaj na Discordzie zadawałem to pytanie. Czy właśnie w sumie, kto się z was urodził 29 lutego? Jest tu ktoś taki? Jeśli jesteś, to jak często obchodzisz urodziny? Bo to jest ciekawe, kurde. Standardowo się o tym, nad tym w sumie nigdy nie zastanawiałem. No ale jednak... Dobre, o, widzę, że tam kawałek ciekłego metalu. W zasadzie to wściekły metal. Urodziny co 4 lata? No właśnie. Monitor podłączony do laptopa jest wykrywany, ale nie podaje w ogóle obrazu. Kabel jest monitor. No ale... Czekaj, laptop? Ty pytasz o laptopa? A na matrycy działa? Często jest tak, że karta graficzna przed się kończy w danej konstrukcji. A to ona odpowiada za wyświetlanie tego obrazu na monitor zewnętrzny. Więc tak to. Lump Gubin. Dyszka. Dziękujemy. Dobra, grzejemy. W wieku 18 lat ma się już 4 lata. Może nie urodziłem się 29 lutego, ale obiecałem żonie, że 30 lutego nie będę pił. O, dobrze, gangster, mówisz. Mądrego to dobrze posłuchać. Dobra, skrobiemy laminat. Z tego czerwonego kleju. Mówię, patyczek to jest dobra rzecz. Zastanawiam się, jak wyceniasz zalańce. Zazwyczaj trzeba trochę podzespołów wymienić, żeby sprzęt zadziałał. Do tego twój czas finalnie klientowi może być za drogo. Zawsze mam problem, jak to rozwiązać. No, my, w sumie dobrze to napisałeś. Słuchajcie, my do tej pory zawsze, w sumie nigdy nie pobieraliśmy do tej pory żadnych pieniędzy za poświęcony czas przy naprawie laminatów. Nigdy. W ogóle. Zero. Nul. Od tego miesiąca wprowadzam już nowy temat. 150 zł za nasz czas, za czas serwisu, który należy przeznaczyć na rozebranie laptopa, sprawdzenie usterki, na przygotowanie tego wszystkiego. Więc tak to teraz będzie wyglądało. Wcześniej zawsze było zero, ale tu chodzi o to, żeby unikać sytuacji, gdzie klient sobie, nie wiem, porozbiera laptopa, porozwala go w cholerę, a potem wyśle nam, niech my się męczmy i my stracimy na to, nie wiem, 5 godzin, bo często tak jest oczywiście, bo to nie są naprawy na 30 minut, tylko 5 godzin szukania, a naprawdę często tak to wygląda. No i wtedy nie biorę żadnej kasy, zero.
Oczywiście wysyłka jest płatna, wolę o tym powiedzieć, bo czasami się ludzie nawet pytają jeszcze, wiecie, że nie naprawimy laptopa. Dziękuję, Michał. Nie naprawimy komuś laptopa. No i klient, wiadomo, wysłał we własnym zakresie do nas, czy tam my zamówiliśmy kuriera. Tego laptopa trzeba odesłać. I klient się potem jeszcze potrafi zapytać, czy on musi płacić za wysyłkę. Siema, Spox. Melduje się na pokładzie, panie kapitanie. Pozdro, na dzieciaki. Dziękuję, Karolu. Jak zwykle stały bywalec naszych live'ów. Także od tego miesiąca dodatkowo za podjęte działania będzie opłata. Nie każdemu się to spodoba. Przy czym to nie jest tak, że ktoś będzie, nie wiem, popatrzy się na laptopa, nie rozkręcę go i nagle powiem cenę 150. Nie, zawsze jest to rozbierane, sprawdzane rzetelnie, są skanowane numery seryjne, spisywane wszystko. No i tyle. Po prostu chcemy sobie, nie wiem jakby to powiedzieć, no nie możemy być na tym tak stratni jak do tej pory. Bo nie było za kolorowo z tych tytułów takich zdarzeń, no co wam będę mówił, niemiło. Dobra, klej usunięty, tam na rogu delikatnie coś widzę, może go jeszcze spróbuję pensetą, aczkolwiek jest szansa, że drapnę laminat. O. Na dzieciaczki. Wiadomo co z płytą od PS5 z dziurą? Tak, ta płyta jest, nadaje się do śmieci. I tyle. Nic więcej. Ta płyta była problematyczna i to kosmicznie. Niestety... Nic więcej z nią nie wyrzeźbię. Acer Nitro 5 to dobry wybór na dzieciaki. Wiesz co? Często się psują. Da się je oczywiście naprawiać. Więc statystycznie można powiedzieć, że przychodzi nam więcej tych laptopów do napraw. Ale to pewnie dlatego, że ten laptop jest stosunkowo tańszy względem konkurencji. I dlatego więcej ludzi go używa. Bo żeby uczciwie podejść do tematu, który laptop jest najmniej awaryjny, musiałbyś kupić, nie wiem, 1000 laptopów każdej marki. I to dosłownie na tej samej obsadzie i testować je w tych samych warunkach i potem uczciwie sprawdzić, który pierwszy się zepsuje. Ale oczywiście nikt nie ma takich finansów na przeprowadzenie takiego badania rzetelnego, więc wszystko jest subiektywne. Ja ogólnie Acery lubię, bo lubię naprawiać. Jakby ktoś miał matrycę do... Ojeju. Co tam dziś się naprawia? Dzisiaj będzie właśnie, nawet nie pokazywałem. To jest procesor. macOS to tak naprawdę silnik Linuxa na dzieciaki. No, macOS działa na tym, jak on się nazywa. Nigdy nie pamiętam. Oczywiście nie pamiętam. Wy mi powiecie. Tutaj mamy procesor AMD Ryzen 7, oznaczenie 100, myślnik, wiele zer, 295. Ja na szczęście urodziłem się w piątek 13, a ja w sobotę z kolei 18. Unixie, o właśnie, Unix, właśnie tak. O, Wave PC jest, cześć! I sery są spoko do napraw, tak, oczywiście, że są dobre do napraw. GTX 1080 Ti dobre jeszcze? Oczywiście, że tak, wiecie, bo to z całym tym przepychem, takim całym tym gadaniem o laptopie, że nie wiem, masz w laptopie kartę graficzną RTX 3060 i jest tyle komentarzy, że nie wiem, 3060 w laptopie to jest dziadostwo, nie pograsz. A powiedzcie mi, ile osób gra na laptopie powyżej rozdzielczości Full HD? No ile? Nawet jak kupisz sobie dowalonego kompa, no to ile statystycznie osób gra w tych rozdzielczościach wyższych? No mało kto. Więc... Idziemy dalej. FreeBSD. O, widzisz? Dorzucam się po małej przerwie. Były małe wydatki. Jak u każdego są wydatki, słuchaj. Więc u niektórych były teraz ferie zimowe. Jak ktoś już ma dzieci, to wie, że to wszystko też jest odpowiednio kosztowne. I tyle. A właśnie. Bo nie każdy może widział. Powiedziałem, że tutaj był problem z ciekłym metalem. Ciekły metal wszedł pod kondensatory. Porobił zwarcia. I pokażę wam w tym momencie na podglądzie. Weźmiemy miernik i zobaczcie, że sobie zmierzymy bodajże ten kondensator. To nie ten, czekajcie. Zaraz się okaże, że nie ma zwarcia. No dobra, jest zwarcie. Widzicie to? Na tym kondensatorze jest rezystancja
0,07 Ohma. Czyli to jest idealne zwarcie, przepiękne. No i co tu dużo mówić, kicha. Dlatego ten procesor musimy wylutować. Jeszcze sprawdźmy, czy pod tym kątem zobaczymy, czy jest ciekły, wściekły metal. Nie widać. Mam PC z i5, 10400F i RTX 4060 i monitory 1440p. No słuchajcie, to, że ktoś kupuje wyższe rozdzielczości, ok, ale to nie jest główna grupa odbiorców. Jeżeli byśmy zrobili badanie, na jakiej rozdzielczości grasz, no to Full HD to jest rozdzielczość wiodąca i tyle. To nie ma się co czarować. To są fakty. Nie widać ciekłego metalu. Właśnie to, co pisaliście w komentarzach, co niektóre osoby, że ciekły metal wleciał pod procesor. Moim zdaniem on nie wleciał, to tak wyglądało, jak mogłoby wlecieć, natomiast nie wierzę w to osobiście. Także w tym czasie idziemy na preheater. Ta płyta musi być odpowiednio ustawiona, wypozycjonowana. Tylko poczekajcie sobie moją głowę o kształce. Wcale się nie dziwię. Mizus podnieśli o 1/3, także boli. Moderatorze, odblokujcie mi czat. Wszystko kosztuje, wszystko idzie w górę. Wiecie, ktoś musi za to płacić. My jako firmy płacimy podatki, ZUS, koszty utrzymania, koszty pośrednie, amortyzacja sprzętu, lutownic. Te sprzęty kosztują tyle, co dobry samochód tak naprawdę. No i koniec końców to musi się spinać na koniec, bo jak to ma wychodzić na zero albo bliskie zero, to po co to robić, nie? Więc trzeba myśleć o przyszłości swojej, a nie tylko o tu i teraz. Dobra, ta płyta na podgrzewacz. Może zdjąć kondensatory z procka. Po co? Nie ma sensu. Pozdrowionka z Kwidzyna na dzieciaki. Dzięki. Ja bym proponował. Nikt nie będzie ściągał żadnych kondensatorów. To jest pomysł totalnie słaby. Więc nie. To nie tędy droga. Pomysły są dobre, ale jeśli mają swoje uzasadnienie, natomiast w tym wypadku nie. Poczekajcie, muszę teraz sobie tą płytę. Szymon, nie zapomnij paczki z paczkomatu wyjąć na dzieciaczki. Wiesz co, przyszło coś dzisiaj. Coś dzisiaj wiem, że przyszło, ale nie miałem jak w ogóle wyjść z firmy. Także tutaj... Okej. Słuchajcie, jak jesteśmy tutaj przy paczkach, może ktoś ma na sprzedaż PS3 jakieś modele Slim z uszkodzonym Bluetoothem, z uszkodzonym napędem, pękniętą obudową. Potrzebuje RSX-y, czyli chipsety graficzne z PS3 Slim. Jakby ktoś chciał się pozbyć, z chęcią kupię i od razu mówię, 7 dyszek daję za chipset graficzny. Jak komuś pasuje, możemy się dogadać. Jak nie, to nie. Nic na siłę. Potrzebuje tylko oczywiście płytę. Reszta, obudowa, zasilacz, szmery, bajery w ogóle nie są mi co potrzebne. Poczekajcie, przejdźmy na ujęcie z naszej maszyny. Tam jest procesor. O. Sprostowanie. Debiutowałem paroma złotymi na ostatnim 101. Nadgonię i będzie mi miło parę słów na Discordzie przy okazji, jeśli chcesz o EGPU. Kurde! Wiesz co, z tym EGPU to jest faktycznie taki temat, że chciałbym tego przetestować, więc musisz być w puli tych 19 zł wspierających na YouTubie. Nie tu na live, tylko wspierający na kanale, czyli musisz być zielonym. Tak. Elektroniku. O, nie przeczytałem, sorry. Widzisz, rykoszetem dostałeś, więc... Teraz tak. Trzeba wypozycjonować laminat. Zrobimy sobie wylut procesora. To na spokojnie. No i... Powoli, powoli będziemy to spinali. Cyk. A o EGPU... Zobaczymy. Ghost 1988. Pozdrowienia z Trzebni. Raz na czas coś dla dzieciaczków. Dziękuję bardzo za wpłatę. Dobra, to wszystko spoko. Jest równiutko. Preheater możemy włączyć na 45%. Wiadomo, żeby lutować BGA, musimy mieć podgląd do temperatur. Pozdrowienia z Irlandii Północnej. Na dzieciaczki. Dziękuję, Łukaszu.
takim przypadku musimy podkleić termoparę, bo ona mi powie... Stanek, dzień dobry, na dzieciaczki, 111, same jedynki, 111,11, zacna wpłata. Dziękujemy, panie Stanku. Także termopara jest teraz najważniejsza, co prawda wy nie będziecie mieli podglądu do temperatur. Mam tutaj specjalnie zrobiony na Arduino taki set, który mierzy sensownie temperaturę. I teraz przyklejam termoparę. Nie trzeba jej oczywiście przykładać do układu, bo nie ma to sensu. Tylko nagrzewamy laminat. Pozdrawiam cały serwis WE oraz kolegów i koleżanki z grupy Pola Masowe, którzy zawsze służą pomocą i radą, za co dziękuję. Tomasz Jerzyna. No widzisz, mamy oczywiście Facebooka Pola Masowe, czyli ten napis. Mamy Discorda, tylko dla wspierających, po to, żeby też nie było tam za dużo osób, bo idziemy, można powiedzieć, na jakość, a nie na ilość, więc coś za coś. No i tak to się przedstawia. David Simon. Ja jestem David Simon, David Copperfield. Ej, oglądaliście w dawnych czasach Davida Copperfielda? W końcu udało mi się trafić na live'a i dać coś na dzieci. Dziękujemy. Fotmal. To jest firma od fotowoltaiki, czy fotografia malarska? Nie wiem. Czy mam już oscyloskop? Mam. Dziękuję Szymonie za lampkę Sony PlayStation. Po włożeniu baterii świeci. Proszę, oczywiście teraz wpłacić Sinus Service, jeden z top donatorów ever u nas na kanale, na Wielkim Elektroniku, jak macie automatykę. Te sterowniki Sinumeric, szmery, bajery na stronie sinuservice.pl. Chyba działa ta strona. Możecie zobaczyć ofertę tego pana. Coś tam się zna. I dojeżdża do klienta, ale nie udziela długich gwarancji. Oglądaliście. No, David Copperfield to był pyta dobry. Jeden z najlepszych odcinków z Copperfieldem to było chyba z wodospadem Niagarą. Pierwszy raz cegiełka na dzieciaki. Słuchajcie, kto jeszcze nie miał okazji wesprzeć, daj dyszkę, wpłać. No właśnie, napisał Buba Buba o Copperfieldzie i numerem z Niagarą. Pozdrowienia z York, UK. Robisz świetną robotę. Piotrek, Jania. Dziękujemy. Słuchajcie, płyta się nagrzewa, a ja za ten czas, co mogę zrobić? Mogę przygotować procesor pod reballing, bo on niestety pochodzi, w sumie fart. Myślałem, że pochodzi z Lenovo i będę musiał usuwać bardzo dużo tego przeklętego czarnego kleju. Natomiast w tym wypadku, dokładnie w tym wypadku, jest mała ilość czarnego kleju. Wow! Melduje się jak zawsze. Jest Danio? To poproszę na belkę. Hotcold.pl. Produkcja urządzeń automatyki przemysłowej. Regulatory, sterowniki, czujniki, przetworniki. Jest to Danio, to generalnie od dwóch dni nie jest obecny na Discordzie, więc nie wiem, teraz wszedł na chwilę, gdzieś tam był, ale Naci nie odzywał, więc albo jest chory, albo przymuliło go. Nie wiem. Może Malaga, ciężko powiedzieć, więc jak będzie, to się pojawi. Jestem na Discordzie, tylko się nie odzywałem. A, widzisz, jesteś. No to się już mnie nasłuchałeś, myślę. Poprawnej wymowy się naumiałeś bez problemu. Poczekajcie, bo teraz tak. Tata, ja i mama oglądamy cię. To dla dzieci. Noemi, lat 9. O, proszę. Fajnie. Mam specjalną ramkę, do której włożę procesor, ale nie będziemy raczej tego używali do reballingów. Chociaż zobaczymy. Użyję to tylko po to, żeby układ oczyścić, jeśli się uda. O, cyk. I do usunięcia dodatkowego czarnego kleju. Kulki, magia, no i jasne. Słuchajcie. Kulki to najlepsze, co może być. I zobaczcie w ogóle, ile jest kleju. Jest dziad na rogu, na szczęście w małej ilości, więc standardowo w Lenovo tego kleju jest nawalone dosłownie dotąd. Naprawdę dużo. Nie dość, że pierwszy raz to już 25 minut, a to dopiero niecałe 900. Do dzieła. Już 1200, widzisz? Dla chcącego nic trudnego. To jest najważniejsze. Teraz tak. Co mogę powiedzieć? Bierzemy grot szpatułę.
bo to jest taki dedykowany oczywiście grot do usuwania spoiny lutowniczej. Temperatura niska, typu 250 stopni. Cyk. I zaraz polecimy. Ręce, które bawią się kulkami. Słuchajcie, jeżeli macie pytania dotyczące serwisu, działania serwisu, to nie odbywa się to w trakcie trwania live'ów, bo to jest po co innego. Fidzyn pozdrawia. Dzięki twojemu kanałowi lepiej mi idzie lutowanie, dzięki czemu moje drony rzadziej spadają. O proszę. No i widzisz, jak fajnie. Ja uważam, że wiedzą trzeba się dzielić. Kiedyś uważałem to za totalną głupotę, że to jest tajne, przyspołówne. A teraz tak naprawdę, proszę was. Ja nie pracuję w NASA, żeby robić jakąś tajną technologię. To są zwykłe, proste rzeczy. Dlatego też ten kanał się tak nazywa, bo to jest tylko pokaz tego, że będąc nikim, możesz robić coś. I tyle. Więc o to się rozchodzi. No i teraz tak, musimy pociągnąć te pady. Robimy zoom. I albo byśmy teraz grzali hoterem, chociaż może tak zrobię. Wiecie? I ten klej usunę. O. Głupio by było na przykład przez swoją głupotę wyrwać kulkę, a razem z nią pada sygnałowego. Oczywiście takie coś mogłoby być możliwego. Więc tutaj bardzo ładnie schodzi, bez większych perturbacji, czy jak to się tam mówi. O, tutaj nie ma. Tutaj ten róg też coś ma. 2000 ludzi jest. Ciekawe. Pod koniec lutego obejrzysz coś ciekawego. Kuleczki. Spox bawi się kuleczkami. Nawet nie miałem pomysłu za bardzo dzisiaj na live'a. I o godzinie 19 wpadła decyzja, że to ten laptop, a nie inny. Tematy dogadane z klientem. Można działać. Ok. Temperatura 117 na prehiterze. Gitara. Co mi się stało w łokieć? Byłem z synem na bawialni. W Kielcach teraz otworzyli Fly Park. Byłem z synem i córką, już drugi raz zresztą. I tam jest taka fajna zjeżdżalnia w takim pontonie. Tam zjeżdża się z góry w dół i wyskakuje. Tylko że syn jest mały, bał się, no musiałem go jedną ręką trzymać. A tam naprawdę się wyskakuje do góry. No to łokciem za bardzo pociągnąłem do dołu i przejechałem po całej tej zjeżdżalni i kurde, piecze do dzisiaj, to było w sobotę. Bez kulek live się nie liczy, też tak uważam. Także trzeba uważać wszędzie. Wszystkiego nie przewidzisz, dlatego ludzie łamią ręce, nogi, zdarzają się rzeczy, które nie powinny się zdarzać i tyle. To jest życie, tego nie przewidzisz i koniec. Więc taka jest historia łokcia. Na szczęście nie jest tak źle. Zbyszek z UK. Matka i dzieciaki wpłacili na ostatnim live. Teraz stary wpłaca na dzieciaki, pozdrawiam. Ej, dobre. Moskito dobre. Współczuję. Nie ma co współczuć. Słuchaj, grunt, żeby pójść na taką bawialnię, gdzie tam są różne trampoliny, wyskocznie, żeby się dziecku nic nie stało. Bo jak stary głupi tam przywalił łbem, no to pal licho, okej. Okay. Tu chodzi bardziej o dziecko. Więc to jest najważniejsze. Szczęście dzieci i to, żeby one w zasadzie były całe. Więc było fajnie. Dobra, lecimy. Jeszcze raz cynkę mieszamy. Pach, pach, pach. Będzie amazing, tak? No i w sumie wy lubicie patrzeć na moje kulki. No to gdzie ja będę używał tego stolika z sitem? Siema Spox, jak ci się jeździ po waszych pięknych kieleckich drogach? Jakże tamtędy dwa razy, jeżdżę tamten dwa razy dziennie i można chwilami wypaść z siedzenia. Wiesz co, ja obecnie bardzo mało jeżdżę. Naprawdę, ten rok, ostatnie pół roku to ja nie zrobiłem nawet 2000 km. Ale tutaj w Kielcach już widać efekty zimy i kurde.
to jest prawdą, że na niektórych ulicach, jakbyś tak jechał, nie wiem, 40 na godzinę i wjechał w jakąś dziurę, myślę, że kapeć na dzień dobry plus krzywa felga. Więc oni zaczęli teraz łatać. Nawet u nas obok firmy wczoraj wyrównywali drogę. Krętaki SD czy zwykłe do elektroniki? O panie, znaczy ja nie patrzę na to, czy to jest SD. My kupujemy wkrętaki Vera, firmowe oczywiście, bo one są dobrze wykonane. Znaczy, bo one są ESD, szczerze powiedziawszy, nigdy na to nie zwracałem uwagi. Bo wkrętak jakiś taki elektryczny, typowy ESD, no to umówmy się, że co tu dużo mówić, kosztuje w cholerę kasy. Na dzień dobry to jest w zasadzie 3000 zł za wkrętaka, powtarzam, elektrycznego. Z wszystkimi tam możliwymi certyfikatami, normami, który był używany gdzieś w serwisie. Tylko, że idąc za ciosem, który serwis, taki jak mój, musi mieć ESD, takie Full HD można powiedzieć. Powiem wam, jak to wygląda w praktyce. Żaden! Bo nikt za to nie będzie płacił. Chyba, że masz fanaberię, chcesz to mieć, no to inwestujesz. Ja można powiedzieć, że przez pierwsze 5 lat prowadzenia działalności miałem pierno na tym punkcie. Wszędzie miałem SD. Wszystko było polinkowane. Opaski na nogach, na łokciach. Nawet do kościoła chodziłem w opasce SD. Tak było. No i teraz jestem zdrowszy. Podaję hasło. Okoń. No spoko. Także teraz najlepiej zainwestować w Wicha. Marynarz of Electroautomatic. Na morzu też cię odbieramy. Cegiełka na bobolki i pozdrowienia z chłodnej Finlandii. Fajnie, spoko. Jest internet na morzu, pewnie jakiś satelitarny, może Ilona, nie wiem. Widzę, że Daniel powrócił. Także witaj. Czyścimy procesor. Dzisiejszy live. Powiem wam, że to może być w końcu ten pierwszy live, gdzie nawet nie uzbieramy tych środków, tych 5000 na dzieci, a ja zdążę ten procesor przekulkować, zrebalować, wlutować, przetestować. Kto wie, mój pierwszy raz, mam pytanie. Nie odczuwasz duszności, problemów z oddychaniem, pracując przy oparach od topnika? Tak, czuć to, ale kupiłem sobie... Tego nie widać. Oto! To jest... Nie pamiętam, bulbulator. Tam nalewasz wody czystej z kranówy, ja tam leję z banka i tam dolewam tych kropli aromatyzowanych, nie wiem, mięta i te inne wynalazki. Kleję tych kropel 6 i to jest włączone, dymek leci, tu pachnie miętą. Mięta, lawenda na zmianę. I dzięki temu nie czuję tego smrodu pieprzonego, bo co tu dużo mówić, topnik sam w sobie no jest toksik. Jeszcze zależy, czego używasz, ale każdy topnik jest w jakimś stopniu problematyczny. Niektórych rzeczy nawet nie czuć, a mogą one negatywnie działać. Więc jakiś tam wyciąg oparów, odciąg, cyrkulacja powietrza potrzebna jest, no u mnie jest, ale wiecie, jak to jest. Poprawność i wstrzemięźliwość językowa na publicznym zaiste godna podziwu. Tak, oczywiście, że tak. Bo kiedy można, to można. To jest takie bardzo istotne powiedzenie. Także ja jestem taki grzeczny, miły, fajny chłopak. Nie denerwuję się w ogóle na co dzień. Spokojny do rany przyłóż. Wszyscy na Discordzie, jak jeden mąż, są w stanie rzucić się za mną w ogień i potwierdzić me słowa. Topniki OM338 są masakryczne. Lepszy Wharton pachnie pastą do butów, ale te omy są aż żrące. Wiesz co, zależy jaki Wharton trafisz, te nowsze są faktycznie też agresywne, ale człowiek się przyzwyczaja. Bzyku napisał, mówi prawdę. Tak, dokładnie. No i teraz pytanie. Jest i Danio. Słuchajcie, co do procesora. Możemy użyć tego dziadowskiego sita, to jest wersja taka, kiedy nie chcesz się męczyć i teoretycznie przykładasz szablon, to jest wszystko, już patrzcie, przykładasz, ciach, pokrycie jest, tam już wcześniej trzeba nałożyć oczywiście topnik, sypiesz kulki, grzejesz, albo to się powygina, zrobi się problem, nie widać tych kulek tego efektu, albo używamy starej szkoły, czyli stolik, taśma dwustronnie klejąca VHB i
kulki na wierzch układamy, zabieram górę i wygrzewam. Wtedy lepiej to widać. Którą opcję dzisiaj stosujemy? Napiszcie mi. Nowa szkoła, czyli ten rodzaj, używanie tego dziadowskiego stolika, czy stara szkoła? Napiszcie mi. Spokojny, grzeczny, kulturalny. Ja ci gangster zaraz dam. Myślałem na początku, że Danio to AI. Dużo osób tak myśli. Szkoła stara, nowa, 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 stara, stara, old school, stolik, nowa, no i ciul, no i co wybrać? Powiem wam tak, jest pół na pół, więc ja za ten czas nagrzeję płytę stara, stara, stara. Więcej w sumie chyba jest starej szkoły. Poszukam sita, bo tu jest jeszcze jeden temat. Te sito od grzania wygina się, zaczyna pracować i to jest problematyka, bo te sita są zrobione pod aplikację pastą. Pasta musi być dobrej maści, firmowa, odpowiednia temperatura, idealnie dołożone, więc ja nie wiem, czy ktoś jest w stanie na paście taki procesor na tylu kulkach cyknąć, żeby to było równo. Hej Spox, pozdrowisz moją Agikę. Strasznie się nudzi, gdy cię oglądam. Dziękujemy i pozdrawiamy Agikę. To jest czyje imię? Bo tak śmiechem, żartem nie wiem. Jak ktoś potrzebuje, mam gdzieś taki wkrętek w felgi. Jakiś wysoki model z 5 lat lewy, że nieużywany. Mogę sprzedać. Pozdro z Działdowa. O, jest sito, dobra. XD. Trójkę wybierz, panie. Tak. Dawid napisał, potwierdzam, dobry chłopak z niego, zawsze dzień dobry powie na klatce. Tak jest. Spox układaj ręcznie, ja ci zaraz Maciek ułożę ręcznie. Dobra, stolik. Stara szkoła w wielu przypadkach jest lepsza, bo... Co tam pika, trzeba to wyłączyć. Czekajcie chwilę. Szukam blaszki. O. Cyk. Czekajcie chwilę. Muszę powyłączać te wszystkie kurde. O, chociażby to. Stara szkoła jest taka. Układ jest w kształcie prostokąta. No i nie chcę wyjść procesor, moment, bo on zablokował się. O, dobra. Topnik go złapał, wiecie, troszeczkę tego topnika zawsze zostaje na ramce i on klei, po prostu klei i koniec, więc to jest zło. Wpłać dyszkę na dzieci, dokładnie, jak chcesz, zapraszam do wpłat. Umówmy się, 10 to nie jest wcale tak mało, ale jednocześnie to nie są miliony, które wpłynęłyby na budżet domowy. A zabawa trwa, co tu dużo mówić, dalej. Ok, czyszczę procesor na każdym rogu. O. I ten stolik jakby był, miał inne mocowanie, to bym go wstawił, ten układ, cyk, ciach, pach. No i super, ale tu nie ma jak, nie po przekątnej, nie, bo naprężenia. No i tu jest ten problem, dlatego wymyśliłem sobie, że Xbox wspiera mnie całym swoim serduszkiem. I dzięki temu, patrzcie, odchylam ramionka, cyk, skręcam, ściskam, jest git, nie felgi, a delwo wkrętak, klawiatura mnie oszukała. No ja mam, delwo mam wkrętak taki wielgaśny, zostaw łapkę, słuchajcie, właśnie, jak chcecie, dajcie łapkę, nie chcecie wspomagać dzieci, oglądacie, dajcie łapkę, stymulujmy YouTube'ka. Dobra, przyklejony dupek, przyklejony. I teraz tak. Reballing. Ostatnio rozmawialiśmy, że kanały na YouTubie borykają się z takim problemem, którym jest powtarzalność. I można śmiało powiedzieć, że no u nas na kanale są konsole, laptopy, jest non stop to samo. Ktoś nagrywa, nie wiem, tak jak Bartek, Coffee Doctor, naprawy pralek, nie? No i no ile on tych pralek pokaże? No, każda pralka jest praktycznie taka sama, delikatnie różniąca się. Ja mam trochę większe poletko tutaj, natomiast
tak czy siak są to rzeczy cały czas mniej więcej tej samej maści, ale jeżeli chodzi o taki strict reballing, kulkowanie, to na samym kanale nie ma tego w każdym odcinku, nie? Ja tak naprawdę wolałbym, żeby za każdym razem był reballing. Ja uwielbiam to. Wiem, że to jest nudne, znowu reballing, znowu kulki, walić to jest bez sensu, ale trzeba robić to, co się lubi, a kulki są po prostu prze. Czekaj, jeszcze sprawdzę jedną rzecz, czy jest pokrycie w tę stronę. No, o. Dobra, może być. Bo sito się już wygięło, wiecie, jest bananem trochę, więc sito odwracam teraz do góry nogami, cyk, przykręcam tą pokrywkę i trzeba przykręcić z dwie śrubeczki, jeśli je mamy. A śrubki pochodzą z Xboxa Series X. Big fail. No a jak? A Franie naprawi? Tak, i da długą gwarancję. Wirówki też naprawia, tak? Bardzo ma fajne filmy, więc spoko. A w sumie właśnie, słuchajcie, jest kanał Electric Queen. Daria prowadzi. Wbijajcie do niej, bo ostatni film ma mało wyświetleń, także wejdźcie tam. Danio, może daj link, jak się uda. I dajcie łapkę. Niech rośnie. Niech rosną zasięgi, bo to jest fajny temat. Daria ostatnio robiła tuning pada. Zmiana diod LED z kolorów zielonych na milicyjne. No i fajny pomysł. Fajnie, że to ktoś pokazał. W polskim wydaniu oczywiście. A ktoś się zaraz przyczepi, że to już było, bo za granicą. A co mnie to obchodzi, co oni tam pokazują za granicą? Oni nawet pawiany pokazują, nie? Więc o to się rozchodzi. Tak, macie youtube.com Electric Queen, więc to jest kanał Darii. Więc pozdrawiamy świeżo upieczoną youtuberkę. Jak to brzmi swoją drogą. Ej, bo mi brakuje trochę miejsca. Chyba krzywo wypozycjonowałem trochę układ. Ale o. Dobra, tak mniej więcej jest gitara. Teraz skręcamy stolik. W sumie te napisy, wiecie, te kwoty, co mamy w prawym górnym rogu, zielony kolor. Nie podoba mi się to w ogóle. Trzeba to zmienić na niebieski. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ty mówisz 10. Ja daję 2. A widzisz, cytrynowy. Spoko. No i zobaczcie, layout, wszystko jest git. I w sumie kulki BGA na procesorze oczywiście są różnej maści. Czy to na PCB? Słuchajcie, odkąd mam ten mikroskop, coraz częściej korzystam właśnie z mierzenia. Nie robię tego specjalnie na pokaz, tylko centralnie. Nawet dzisiaj lutowałem procesor 11 generacji, 8 generacji i nie wiesz, czy kulka ma być 0,45, kulka ma być 0,40. Robisz cyk, jak masz taką możliwość. I tu mamy 0,38, czyli można powiedzieć, że tutaj śmiało ma wejść kulka 0,4 mm i to jest wpyte fajne rozwiązanie. Uciekam odpocząć, miłego live. U mnie zawsze rok gwarancji, a czasami nawet 2 lata. Pozdrowienia dla loży i paskowego AI. Ma rację, polać mu. Dziękujemy Sinusie za kolejną zacną wpłatę. Top donator. Dobra, teraz tak, topnik. Topnik w małej ilości. Kurde. Chyba przesadziłem. Z topnikiem jest ten ból, że jak damy ciała, to potem już będzie tylko problem. Kulki będą się zlewały i będzie do dupy. Bzyku, 100 na dziecięce marzenia. Na kofika wakacje. Słuchajcie, kofik aktualnie przebywa w Radomiu. 2 tygodnie tam leży. Niebawem już wraca i będziemy zbierali też pieniądze dla niego na jakieś wczasy, żeby odpoczął, wiecie, bo tutaj ciężko, nie radzi sobie, więc to niebawem ogłoszę ten temat. Szymonie, link, który otrzymałem na Discorda, jest nieaktywny. A gdzie otrzymałeś ten link? Jeżeli teraz dołączyłeś do wspierających, to musisz poczekać na zakończenie live'a i ja tam dodam nowy link, bo link jest śmiechem, żartem. O nie, za dużo stopnika. Powiem tak, kicha. Link do Discorda jest, nie wiedzieć czemu, ważny 7 dni, 14, różnie. Jest ważny tyle, ile chce być. I jest w
wtedy problem. Dlatego po live'ie nawiązujemy połączenie na dzieciaczki, SPD, Luku. Ty cwaniaku, ja ci dam. Dajcie linka do tego kanału Darii. O, w sumie wstaw, Danio, tutaj z mojego. Bo ja mogę wstawiać linki, niebiescy prawdopodobnie też. Zieloni niekoniecznie. Mogę się mylić. Ok, smarujemy dziada. Ile tam mamy? 117 stopni, dobra. I teraz zobaczymy, czy nam się układ przesunął. Nie, nawet jest równo. Jest gitara. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja mam bardzo mało kulek 0,4. Bo dzisiaj, wczoraj lutowałem dzisiaj procesory, wszystkie na 0,4. Daniel wam wstawił link do Darii. Najnowszy film jest o tuningu pada, więc mówię, możecie, wejdźcie, zróbcie jakiś hałas, komentarz, że jesteście od nas. W sumie już raz o niej wspominałem, czy dwa, ale nie zaszkodzi jeszcze. Daria też ostatnio była, wpłacała na dzieci, więc szanuję, doceniam, dziękuję. Teraz kulki na bok. O. Coś tych kulek trochę tutaj mam za mało. Pozdrowienia dla fanów. Będę musiał dołożyć ręcznie kilka kulek. Zobaczymy, jak to się uda. Zabieramy górę, cyk. Można powiedzieć, że tragedii nie ma. Podbijam do 30 i pozdrowienia od loży z Dreamcasta. Jak się nazywa? Dreamcast? Discord. Kurde. Myli mi się to wiecznie. Wiecie, takie stare zażyłości, że jak widziałeś kiedyś napis DC, to zawsze to był Dreamcast. Na dzieciaki, po raz pierwszy i zapewne nie ostatni. Dzięki za inspirację. Dobro powraca. Też tak uważam. Między innymi też po to to robię. Dobra, dokładamy sobie kuleczki. W sumie jaki macie obraz? 1440p? Powiem wam, że tak śmiechem żartem na tym mikroskopie, na tych audycjach, później jak widzę, czy filmy, Agika, Agnieszka, Spox, ogarnij się, a nie tylko kulki ci w głowie. No, słuchaj, przepraszam. Te kulki tak fajnie widać, no, na tym starym mikroskopie i tej kamerze 4K już mówiłem, kurde, jakie to jest dobre, no, zajebiste, ale ten obraz, to jest inna liga, jak bumcyk trąba. Wiem, że teraz się będzie śmiali, że o tym mówię, ale no, takich kulek nigdy nie było. Podobają ci się moje kulki? Kurde. O, dokładamy. Cyk. Kiczek 997. Cześć. Jak to jest, że wtyk DIN 7 pin, który łączy obręcz kierownicy Thrustmaster z bazą, obsługuje około... Co 15? Sygnałów? Bo są to sygnały cyfrowe. To nie jest jeden kabel, jeden sygnał. Możesz to nawet na jednym kablu ogarnąć. Całą komunikację. Siema, kulkujesz wariacie? Tak, Ryzena. I w sumie nie mówiłem o tym. Ten procesor to jest Ryzen 5 5600H, czyli tak w skrócie będziemy robili downgrade procesora, bo oryginalnie był Ryzen 7 5800H, a zrobimy mu downgrade na Ryzena 5 5600, więc wydajność delikatnie spadnie, ale za to temperatury też pójdą w dół. Bo śmiechem żartem taki procesor będzie w stanie pracować na 100%, bo on się nie przegrzeje, podczas gdy taki Ryzen 7 często będzie miał obcinaną wydajność na skutek throttlingu. I to są fakty, niestety. Znaleźć laptopa, w którym się nie przegrzewa procesor, to jest ciężki temat. Układ chłodzący musi być byczy. Wpłać dyszkę na dzieci, dokładnie. Jak ktoś chce, zapraszam. Wspominałem o tym nieraz. Odkąd mamy paskowego, to wpłać jakieś pieniądze. Nie wiem ile. Wtedy na pasku będzie reklama twojej firmy. Prowadzisz różną gałęź biznesu. Podziel się, a my ci zrobimy reklamę. Live'y mają dobre wyświetlenia, bo to zawsze jest kilkadziesiąt tysięcy odsłon per live. Będą częściej filmiki na YouTube. Zobaczyłem już wszystkie twoje materiały w 2-3 tygodnie. Człowieku,
nie będzie więcej, bo pamiętajcie, ja jestem człowiekiem poniekąd. No to jeszcze dyszka, Luku, dziękuję. Jestem poniekąd człowiekiem, ojcem i mężem. I biznesmenem, nie? I jeszcze, sorry, youtuberem. To ostatnie, a najgorsze. Więc to trzeba wszystko dzielić. To jest szalenie trudne, więc... Ej, ta kulka jest mała. Patrz. Ty dzido. Widzicie to, jaka mała? Mniejsza jest. Co ty tu robisz? Won. O. Ja ci dam. I byłby problem. Dokładamy. Kuleczki. Moje kochane. Tak. Kulkowe dziecko wśród kulek. To, co piszecie na czacie. No spoko. Trochę tego topnika jest w dalszym ciągu za dużo. Ale może to się uda. Zobaczymy. Feniks na dzieciaczki. Pozdro. Wow. 205 zł. Spoko, loko. I zobaczcie, prowizja na przykład teraz. Wpłata 205, pokazuje się w lewym dolnym 199,88. To jest kasa, którą zabiera Tipli za pierwszą obsługę. A potem jak my wypłacamy te środki jeszcze na konto dodatkowe, te firmowe i tak dalej, jeszcze biorą procent, no ale tak to działa. Niestety. Lepiej tak niż wcale. Grzejemy kulki. Słuchajcie, ogłaszam, że za chwilę nastąpi co? Kulkowanie. Magiczne kulkowanie. Zwolnię delikatnie ramiona stolika. I z tej strony będziemy lecieli. Dobra. Pod lewy dolny. Pierwsze kulki zawsze idą drętwo. Więc temperatura 370. Z moimi rękami dokładając jedną przesuną, powiem 20. Wiecie co, to jest kwestia wprawy. Uwierzcie mi, że zdecydowana większość ludzi robiłaby to bez problemu. Bo jeżeli oglądasz takie treści na telewizorze, laptopie, to wszystko jest mega bycze. Ja mam to samo tutaj, a nawet lepiej widać. Więc opanowanie nie stanowi większego problemu. Tylko grunt, żeby się przemóc i zacząć. Ej, co tu się dzieje? Jaki Discord? Dobra, grzejemy. Pyk, trzeba będzie dolać topnika, żeby wyrównać. I lecimy. Po kolei. To jest po prostu prze. O. Come on. Odwracamy dziada. Oddalmy perspektywę. I lecimy dalej. I dalej. Ten róg. I wracamy na środeczek. I teraz jeszcze tak, topnik. Musimy dolać na tym rogu trochę topnika i te kulki wyrównać. Pyk. Myślę, że teraz będzie lepiej. Jeszcze zobaczmy kolejną stronę. To już wszystko wygląda bardzo dobrze. Dobra. Mandacik F1. Kto według ciebie wygra sobotnie Grand Prix Bahrainu? Dlaczego to będzie Ferrari? Wiesz co? Nie powiem ci prawdy, bo musiałbym cię zasmucić. Nie będzie to Ferrari. Ale szczerze kibicuję. Kibicuję każdemu innemu niż ekipie Red Bulla, bo co prawda jestem z nimi, ale chciałbym zobaczyć taką fajną walkę. Skytch. Pomyśl o dobrym odciągu oparów przy samym miejscu, gdzie lutujesz dla swojego dobra. Dajesz zły przykład oglądającym. Nie wdychamy oparów lutowniczych. Dokładnie, nie wdychamy. Dlatego ja dmucham tam.
więc wdroży się. Jeszcze niebawem, w sumie miałem kiedyś odciąg, używałem go, teraz go nie używam, bo jest to problematyczne. Ciężko jest w ogóle, wiecie, pogodzić właśnie taką scenę, gdzie lutujesz. Ja mam tu monitor jeden, drugi, trzeci, czyścik, trzy lutownice, mikroskop. Ja tu nie mam nawet, nie mam miejsca na rurę, która by była właśnie od odciągu oparów. Ja mam tam odciąg oparów, który kosztuje sporo hajsu, ale niestety ciężko jest to zainstalować, więc niebawem będą zmiany, zobaczycie. Ale się tnie. Macie płynny obraz, czy ja na podglądzie mam słabo? Sikor pozdrawia tym razem z Filipin. No to kurczę, fajnie. Ale się napływa Sikor. Ale on ma fajnie. Jeszcze żona z daleka, człowieku. Kurde. Zazdro. Ta Verstappen i wszystkich objedzie. No oby nie, ale zobaczymy. Siemanko, pozdrowienia z Mordoru na dzieciaki. Dziękujemy, panie Tomeku. Tomek, Tomeczek. A Tomek i Tomasz to samo imię? Jak Zbyszek i Zbigniew? Dobra, myjemy go. Okej, okay, teraz szmatka by się przydała. Nowa, świeża szmatka. Pyk. I ten procesor musimy odkleić, obkręcam go. I przez to, że od spodu jest mokro, to o, ta folia z gitara. Na razie wygrał Horner. Ja liczę na Hamiltona, ewentualnie Alonso. Ej, a jak się zakończyła sprawa z Hornerem? Bo nic nie wiem. Kurde, dzisiaj miał Maciek Jermakow nagrać materiał w sprawie Hornera i nie wiem nic, bo nie było kiedy. Quantum. Cześć, kupiłem konsolę PS3 Slim bez portu HDMI, co po komponencie nie daje obrazu, ale świeci się na nie zielono. Jak masz kod 1200, to faktycznie cel, natomiast kurde. Robert Kalinowski obdarował inne pakiety wspierania kanału Wielkiej Elektroniki. Wiesz co, nawet nie wiem co to znaczy. Podarował innym pakiety. Aha, takie bajery. Oczyszczony. No i dobrze, bo to jest... Trochę mi się nie chciało tak osobiście wierzyć do końca, żeby gość takiej klasy jak Horner miał mieć jakieś tam przygody dziwnej maści. No nie pasowało mi to. A ludzie lubią szukać rozgłosu, aczkolwiek w każdej historii jest jakieś tam ziarnko prawdy, ale tutaj no za dużo do stracenia, bo co miałby do zyskania, nie? Kto się interesuje, no to rozumie. To tak samo jakby, nie wiem, Lewis Hamilton miał komuś teraz ukraść, nie wiem, 100 tysięcy dolarów, a jest milionerem, nie? Nielogiczne. Okej, okay, to. Powietrzem go potraktujmy. Oczyszczone powietrze, powiem wam od razu. ESD. Pyk. Tak jest, zostaw łapkę. I teraz, bo jeszcze jedna rzecz się może wysypać. Witamy w Basic. Robert, jak chcesz dołączyć do Discorda, musisz podbić próg wejścia i wtedy będziesz mógł być w naszej społeczności tej prywatnej. Słuchajcie, teraz mógłbym już zdemontować procesor, ale jest jeden mały problem. Pod procesorem jest ramka metalowa i ona wpłynie na to, że będzie kuku. Więc muszę tą płytę zdjąć. O. Ta płyta jest oczywiście nagrzana, pokażę wam. Patrzcie. Nawet nie pokażę, ona ma ponad 130 stopni, dlatego świruje termowizja. Moje łapy są takie, nawet jak trzymam to. O, patrzcie. Ała! 50 stopni na rękawicy, nie? I chodzi o co innego. Ta ramka od spodu musi zostać usunięta, bo w momencie, jak będę lutował, będzie lipa. Dlatego całość podgrzałem.
żeby teraz bezpiecznie ramkę usunąć. Chociaż jej usuwanie zawsze jest problematyczne. Nigdy nie jest fajnie, ale już przy takiej temperaturze typu 140 stopni to ten klej lepiej się poddaje. Ale różnie bywało, nie? O! W tym momencie ramka odeszła, ale folia dwustronnie klejąca, taśma. Dokładnie, zabieramy ją, bo ona się stopi. O. Ja się tylko pochwalę, że jestem po swoim pierwszym rebalingu, co prawda tylko 128 kulek 0,3 na KBC i T. Słuchaj, taki KBC, wbrew pozorom, to nie jest prosty układ. To jest jedna z gorszych robótek do wykonania, więc brawo, brawo. Jeśli jakkolwiek pomogłem, to fajnie, miło mi. Dobra, tym się zajmę potem. Przycelujemy odpowiednio tą ramkę. Ale się tnie obraz na podglądzie. Kurde, macie tak? I tak, wracamy z płytą, przy czym jak już jest wszystko tak nagrzane, w sumie jaka temperatura? 87 stopni, fajnie widać. Spoko, nie? Mega. Klucz dynamometryczny, tak? Dzisiaj mam pytanie, jestem posiadaczem kina domowego, mam z nim taki problem, że nie robię tych tematów w ogóle, nie znam się na tym, nie chcę się znać. Słuchaj, u mnie tylko kulki. Ja się lubię bawić kulkami, więc to jest punkt wyjścia. Dzięki temu jestem zdrowszy. Każdego dnia do mnie ludzie dzwonią z zapytaniem o naprawy takich dziwnych sprzętów, że nie wiem czasami co ja mam powiedzieć, a to nie o to w tym chodzi. My musimy bronić się jakością, a żeby była jakość, trzeba naprawiać właśnie tak jak my. Albo laptopy, konsole i koniec. Koniec. Tomasz Kolany. Usługi otis.wordpress.com. Otis to firma zajmująca się usługami domowymi oraz remontami związanymi z wykończeniem. O proszę. Widzisz. Dobra, lejemy topnik dookoła. Zrobimy to w tym miejscu. Dyszka na dzieciaki. Pozdrowienia z Gorzowa Wielkopolskiego. Super. Ok. Topnik podlany. Widać elegancko. I tak jak teraz płyta jest cieplejsza, to topnik wpływa pod układ. Wiecie? Mało prywaciarzy dziś. Śpią. Chyba. White House Pogorzelica. A, chodzi ci o wpłaty, tak? Że nie ma takich wpłat jak zawsze. Słuchaj, kończy się miesiąc. Był VAT do płacenia, dochodowy to jest ból. Ból przez uzwykłe, panie. Więc to nie jest taki hop-siup. Dobra, teraz musimy z powrotem stawić płytę na swoje miejsce. O. Tyk. Stanek! Wow! 2,2,2,2! Pozdrowienia dla oglądających. Ej, nie wiem czy wy wiecie, ale już raz tak było kiedyś, gdzie Stanek wpłacał dosłownie w takim samym stylu, czyli 1,1,1, potem 2,2,2 i tak piętrował te wpłaty do niebotycznych kwot. Także dziękujemy panie Stanku za taką inicjatywę. Dzięki. Dobra, idziemy teraz na laminat. Grzejemy. Czekajcie, jeszcze tak, wody się napiję, bo wielbłądem jeszcze nie jestem, a garbia się już trochę dorobiłem. Cyk. W ogóle jaka pogoda u was dzisiaj? W Kielcach dzisiaj było chyba 8-9 stopni. Myślę, że już będzie coraz cieplej. Zygmunt Zygizong. Pewnie i tak nie wystartuje, ale fajnie się ogląda. Co nie wystartuje? Płyta? Co nie wystartuje? Deszczowa? Deszcz pada? O ciul. Niedobrze. No i widzicie, ja w tym momencie mam maszynę BGA, jest tam topnik. Można było powiedzieć, że jest sporo smrodu, ale przez to, że właśnie jest ta lampka, która tam mruga i dodatkowo wylatuje ten zapach,
czuję mięte. Nie odczuwam przez to zmęczenia. Żałuję, że dopiero ostatnio wpadłem na ten pomysł, a nie wcześniej. No ale cóż. Dyszka na dzieci. Ty lutujesz i ja lutuję. Obecnie for fun. Końcówka mocy audio złożona z 2000 op-ampów. TL-072. Już ja się na tym nie znam. Ja lubię te moje tematy. Nie można się zajmować wszystkim, bo jak ktoś jest do wszystkiego, to jest tak naprawdę do niczego. I tego powiedzenia głupi nie wymyślił. A dzieciaczki, pozdro Spox. Dobrą robotę robisz. No, to co robię, umówmy się, robię to w miarę dobrze. Raz lepiej, raz gorzej. No i tyle. W inne tematy nie wchodzę. Bo trzeba byłoby stracić wiele lat, żeby to poszło do przodu. John Kowalski na dzieciaki. Dziękujemy, John. 17 stopni w Stalowej Woli? Ta, jakim ciulem z 17? Możliwe to? Nie. Lubisz łatwe naprawy czy trudne? Trudne, nie lubię łatwych. Panie Stanek, też tak umiem. Pozdro, hotcold.pl. Dobre. Jeszcze tutaj szuram szczoteczką po CPU, żeby go tak, wiecie, doczyścić, żeby się świecił jak wiadomo co i tak dalej. Siema, Spox, pozdrów mojego byłego szefa. Jutro ostatni dzień, a jestem już na swoim. A i potem już na swoim. AL Electronics, no to pozdrawiam twojego szefa. Zdrowia tobie życzę. I wytrwałości na swoim, oby się kręciło, obyś był zadowolony zawsze z tego. Bo nie jest tak kolorowo, ale źle nie jest, nie? Grunt, żeby do przodu, do przodu, do przodu, do przodu i tyle. O, ładnie wygląda układzik, świeci się, git. W Lizbonie ładnie dziś było, trochę wiecznie, ale przyjemnie. U mnie wczoraj było 18, a dzisiaj było tylko 15. Napisał Ani Poki, no widzisz. Kto lubi swoją pracę, ten nie pracuje. Niby tak, ale kurczę, wiecie. To powiedzenie jest modne, zasadne, ale do pewnego czasu. Wszystko się z czasem nudzi. Tylko pytanie, czy kombinujesz tym wszystkim. Hot cold, legionowo. Produkcja urządzeń automatyki przemysłowej, regulatory, czujniki, przetworniki. Zapraszamy, hot cold. A wiesz co, nie byłem na twojej stronie. Muszę, znaczy i tak zapomnę, ale z chęcią bym sprawdził stronę. Mam nadzieję, że jest certyfikatem SSL, tak? Dobra, musimy teraz podjechać naszym hoterem. Dyszę wypozycjonować. O, mniej więcej tak. Więc niebawem rozpoczniemy wlot właściwy. Wylód, przepraszam. Wylód. O. Trzeba wszystko ustawić. Maciek H. Było 2-2-2, to niech będzie 3-3-3. No kurde wele, ale fajnie. 3-3-3. No i teraz pytanie, kto da 4-4-4-4? Sorry, 4-4-4. 3. Zawsze mam z tym problem. 3 czwórki, przecinek, 2 czwórki. Dobre. Jest tu jakiś cwaniak? Jeszcze chwila i zaraz nagrzewamy. Jaką maszynę kupić do rebalingu? Używaną typu Jetronic Eco, używaną Jowy RE8500, RE7500. Słuchajcie, maszyn jest jak psów. Ale i tak na sam koniec to najważniejszym czynnikiem w zasadzie, jak zwał, tak zwał, jesteś ty. To jak to użyjesz, bo jak umiesz i rozumiesz jak to ma działać, to zrobisz to na piekarniku. Tak jak Forest od kart graficznych. On już nie miał maszyny profesjonalnej BGA, odwalał robotę jak mało kto, więc to tylko pokazuje, że się da. A maszyna służy do tego, żeby ograniczyć czas, który przeznaczasz na wykonywanie tych kroków. Dlatego są systemy automatyczne, półautomatyczne, ręczne i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest Forest? Nie wiem. Więc nową, jaką powiedz, nową maszynę. No, z tym to też.
OW Pokusa. Zapraszamy na kolonie w Dziżynie. Pozdrawiam na dzieciaczki. OW Pokusa. Od czego jest skrót? O.W. Napiszcie mi na czacie. Więc jak macie stronę, napiszcie i wklei się na pasek. Dobra, nagrzewamy hoterem. Ej, gdzie jest mój chwytak? Czekajcie. Dobra. Chwytak mam. Mam. Grzejemy. Niebawem nastąpi demontaż procesora. Zawsze denerwuje mnie czekanie. Ja jestem, nie doczytałem, ale dziękuję, że jesteś, że wpłacasz. Ośrodek wczasowy, a widzisz, nigdy nie byłem, dlatego nie byłem. No może tak, będzie lepiej widać. Jeszcze, kurczę, OW Pokusa, ośrodek wczasowy, dziękujemy. Jak macie stronę, to podajcie, Daniel zalinkuje. /223 stopnie, więc jeszcze chwila. I dziad się odlutuje. Dobra, rusza się. Pyk. No i teraz to jest ten procesor, który miał mieć ciekły metal pod sobą. Sprawdźmy. No. I patrzymy teraz szybciutko, ile jest ciekłego metalu. Tak powiem wam, że... No dobra, nie ma nic. Żeby ładnie wyglądało. 3700 zł. OW, obalić wielkiego elektronika. O tak, dokładnie, tak jak napisał gangster. No i co? Żeby nie było, można nawet spróbować w międzyczasie, jak ta płyta będzie stygnęła i tak dalej. Oczywiście ona teraz lekko tam nie ma. Niech stygnie powoli. Nie śpieszmy się. Nikt nas nie goni. Ściągnijmy sobie cynę i zmierzymy jeszcze raz te kondensatory, więc dlaczego, kurde, nie? 2300 osób dalej jest. Wow, dużo, dużo. Bez kitu dużo. Pozdrowienia dla myśliwych. DB. O proszę. Będą ja, jak teraz zwarcia nie będzie. To ja ci powiem coś. To byłoby świetne. To byłoby przepiękne, bo to jest najlepsza możliwa sytuacja, ale ja lubię się pozytywnie zaskakiwać. Ozikam.pl, sprzedaż, serwis i naprawa kamer IP. Kanał na YouTube Ozitech. O proszę, Ozitech. No to... Co wam będę mówił? Wejdźcie, zobaczcie. Mają stronę, wpłacają. Jasne. Dobra, cyk. Zbieramy cynę. Powoli. Kulka cynowa to podstawa. Lecimy dookoła. I pamiętajcie, robię to na 250 stopni. Nie 350 i tak dalej. Na dzieci, pozdro z Rzeszowa. Dziękujemy. Z Rzeszowa jest taki jeden pan, który na live'ie setnym... O, pokazał, kurczę. Na co go stać. Słuchajcie, w sumie nie ma sensu marnować teraz plecionki, zbierać może jakieś drutowanko. Wczoraj pokazywałem laptopa, w którym 4 godziny regenerowałem 35 zerwanych padów pod RTX-em 2060. Masakra, koniec końców nie ruszył. Nawet nie chcę się o tym myśleć, więc nie chcę takiego drutowania. Przepraszam. Jestem. Nie wiem, co się dzieje, ale piątaka wrzucam. Wszystkiego dobrego. Jakiego piątaka? To dla ciebie piątak? Kurde. To niedobrze, jak tak się myli.
ładna lutownica. Wynik ankiety do tej pory co najmniej śmieszne. Wyniki ankiety? A co mówią wyniki ankiety? Co jest na pierwszym miejscu, bo stąd nie widzę. Windows 53 widzę, że jest. Że Windows na pierwszym miejscu, tak? Czy tak na logikę, no to jeżeli chodzi o system pod komputery, no to zdecydowana większość siedzi na Windowsie. Nie jest to raczej zdziwienie dla nikogo. Nie wiem jak dalsze. Mówią prawdę. Napisał Energii. My w tym momencie jesteśmy na 11. No i działa. Dobra, cyk. Wszystko poklejone, niestety. Odwracam go w tę stronę. Użytkownik podarował innym pakiety. Ej, właśnie, rozmawialiśmy o tym na Discordzie. Ponoć to ta opcja podarowania jest totalnie przypadkowa. To nie jest tak, że... O, patrzcie, Dawid Latusek, Tomek, Tybosz, Krystian, te osoby dostają gifta. To jest przypadkowo w formie, nie wiem, loterii. Nie, nie wiem, jak to określić, co zrobił YouTube. Czemu nie ma powiadomienia o live? Jak włączyć powiadomienia? Wcześniej dostawałem, teraz nie. Fy, panie, kto to wie? Tam na YouTubie musi być tak, zaznaczony dzwoneczek. Tam masz te opcje trzy. Wszystkie, selektywne, żadne. Wszystko musi pozaznaczane. A czy to gwarantuje dostęp do powiadomień? Nie wiem. Nie wiem. Na grupie pola masowe tak samo powiadomienia nie chciały przychodzić. Dopiero jak wstawiam link, opis i do tego dodaję komentarz i tam robię małpa wszyscy, nagle cyk działa. A jeżeli dodajesz standardowy post, to w tych czasach od 2 miesięcy nie chce działać, a wcześniej przez cały rok zawsze działało. Totalnie bezsensowne rzeczy, ale jakże prawdziwe. Dobra, idziemy teraz na procesor. I zmierzmy sobie ten kondensator. On był gdzieś, z tego co pamiętam, chyba tutaj, albo już pozrywałem kolejne, ale szukamy. Nie ten. No i dupa, widzicie to? Patrzcie. Mierzę rezystancję i na wylutowanym procesorze mamy 0,08 ohma. Co to mówi? Spalony CPU. Po temacie, czyli ten CPU jest spalony, kolejny do kolekcji. I tyle, Ryzen 7 poszedł się, o. I tyle. Teraz tak, płyta. No w sumie, przecież ja nie muszę tej płyty ściągać. Bezpiecznie jest ściągać cynę z laminatu, który jest rozegrzany. A tu mamy bezpieczną temperaturę 100 stopni. Bez świrowania, przyłożymy zaraz szerszy grot. Przełożę sobie ten grot. Muszę w sumie kupić taki sam grot od Michała z Elewantu, żeby mieć i na tą rączkę, i tam na maszynę BGA. I dzięki temu uniknę przerzucania z ręki do ręki. O. I zaraz polecimy na maszynie. Tak też może być. Szkoda procka, RIP. No oczywiście, że szkoda. No ale co zrobisz? Kto by się spodziewał, że spali procesor? No to jest... prawie niemożliwe, ale prawdziwe, nie? Dobra. Robimy kulkę. I po kolei. Teraz plecioneczka nasza ulubiona. Chodź tu, baby. Razer Blade. Laptop. Czekajcie, bo coś na coś natknąłem. O. Dobra. Stąd pójdziemy.
Okej. Okay. Teraz trzeba umyć laminat. To już jest wyczyszczone, czyli nowa szmatka klasycznie. Nakładamy ją. Stanek. Na plasterek, na łokieć, aby nie bolało. Ej, urosła liczba osób oglądających live'a, czyli widzę, że taka godzina 21.37, jakże pamiętna, wywołuje chyba większą ilość oglądających. Dziękuję. Luka, pozdrawiam. Słuchajcie, kto wpadł teraz, bo wiadomo, na każdym live'ie to jest tak, że niby pokazuje wam 2600, 2000 osób, a tak naprawdę co 15 minut jest rotacja. Wchodzisz, oglądasz chwilę, wychodzisz, daj łapę do góry, kurde, napisz komentarz. W sumie po live wpłaci dychę na dzieci. Można. Teraz szczoteczka. Idziemy. Dobra. Ładny laminat, świeci się, git, majonez, nie ma się do czego przywalić. I teraz tak naprawdę ja już mogę nałożyć topnik, cyk, w dobrej ilości, rozsmarować dziada, bo laminat jest rozegrzany, ma te 80 stopni w sam raz. No i dodatkowo wstawimy nasz procesor, czyli tak jak wspominałem, nie każdy wie, robimy downgrade w dowalonym, fajnym laptopie, w którym spalił się Ryzen 7 5000 seria, wstawiamy Ryzena 5, będzie ciut słabiej, ale będzie lepsza efektywność ciepła, będzie się sprzęt mniej grzał, dłużej podziała, śpiewamy barkę dla dzieciaków, pozdro z Wrocka. Co z tym układem S2N do Asusa? Udało się namierzyć? Były posty? Zaczęły dziwnie, w niewyjaśnionych okolicznościach znikać. Natomiast nie, jeszcze nie ściągałem, ale bez tych układów nie ruszymy dalej z naprawą. Ale coraz więcej laptopów się pali. Dzisiaj robiłem dwa laptopy. Asusa, Acera, obydwa z RTX-ami 3070. I w dwóch przypadkach szlak trafił chipsety i VRAM-y. Sprawdzam, czy wpłaty działają. Marek, dziękujemy. Ile mamy? 4400. Ej, kurde, idę robić wlut, bo mówiłem, że szybciej wlutuję niż wpłacicie i zapomnijcie cel. 520, co? Już tyle tych filmów obejrzałem, to sobie myślę, wpłacę dyszkę. O ty kurde, how dare you, Xander? Słuchaj, będziesz zapewne w topce, na pewno, więc gitara. Za pierwsze miejsce zawsze jakaś tam koszulka jest przewidziana. Tylko trzeba się odezwać później po live'ie. Wysłać do nas potwierdzenie wpłaty. Nie ma tego napisu oczywiście, że pierwsze miejsce koszulkowe. Tam mamy oczywiście jeszcze jakieś maty te, podmyszkę. Mamy jeszcze jakieś gadżety, także oczywiście za to jest nagroda. Z naszej strony, bo są fundatorzy typu Stanek i inni, którzy dają od siebie dodatkowe fanty. Dzięki temu ten live jest bardziej atrakcyjny i tego się trzymajmy. Także pozdrowienia dla żony Aleksandry, fanki oglądania lotowania. Naprawdę? Lubi kulki? Fajnie. Kurde. Taka żona to skarb. Nie ma bata. Best PC. Wymiana plecków iPhone. O, widzisz, naprawiasz, dobrze. To jeszcze na pasek trafisz, jak się uda. Jeśli Danio uzna, że jest git. Dobra, ja tutaj pozycjonuję procka. Myślę, że już jest równiutko. Al Electric. Pozdrów Agatkę, ma 8 lat. A ogląda z największą ciekawością. Pozdrawiamy dzieci, rodzinę. Fajnie, to jest... Niesamowite, że można spędzać swój czas w piątek czy środę i oglądać jakiegoś wariata, co pokazuje kulki. Podwyżka jakaś tam była, ale jeszcze wypłaty nie ma, więc dziś tylko tyle na dzieciaki. By the way, zmierz sobie ten procek, zanim go wlutujesz. Masz rację, ale jestem
niepoprawnym optymistą. Może dzięki temu będę dłużej żył. Oby. Bo jak nie ja, to kto? Teraz tak. Gdzie jest kapton? Potrzebuję tego jego kaptona odpowiednio odpisanego. Na dzieciaki, pozdrowienia z Lublina. Aga i Zbyszek. No widzisz. Dziękujemy. Dziękujemy, że wspieracie. Chwila, szukam taśmy kapton, bo z kaptonami jest taki problem, że te gorszej maści kaptony, one się odrywają od temperatury. Gdzie ja go kurde dałem? O, tu jest. Patrzcie, jak sobie fajnie opisałem. Patrz to. Best, capton, tape, best. Żeby wiedzieć, że to jest ten best, nie? Więc ten kapton kosztuje, nie wiem, 150-200 zł, brandowany od JBC, ale w pytę dobry i wart jest każdej złotówki, bo nie robi mnie w balona. I ktoś powie, dużo, przepłaciłeś. Nieważne. Użyjesz jeden na rok, nie jest to problemem. To robi, to działa. To jest istotne. A ile razy mnie w balona zrobił gówniany kapton? Szok i niedowierzanie. Dobra, to kabela przyklejamy. Cyk. O! Jaka tam temperatura na blacie? 80. Rośnij. Widzicie, kapton trochę jest tutaj. Musimy oczywiście zawsze kontrolować temperaturę laminatu, bo ona jest tu kluczowa. Bez tego przy przebiegu lutowniczym. Czy zdarzają się podrobione PTM-y? Dużo osób donosiło, że tak. I na polach masowych, i różni youtuberzy nagrywali testy z PTM-em i nie wychodził tak dobrze. Ten, co my mamy, jest legit. I w sumie wtedy, co braliśmy rok temu od pana Chińczyka, wziąłem wtedy sporo tego. Bo powiem wam, że jeszcze mamy to źródło. Nie wiem, jak teraz jakość od tego pana Chińczyka, bo nie braliśmy drugi raz. Ale podejrzewam, że to jest dalej, w dalszym ciągu ten sam materiał. A tyle, co mówił, że dzisiaj cel nie do zamknięcia. No kurde, no widzisz? Oszust, kłamca, prywaciarz. Grzejemy dzidę. Gorąco to jest. Gdybyś miał w domu do naprawy coś analogowego typu wzmacniacz audio, to podjąłbyś się, czy jednak zlecił komuś? Jak czujesz się w technice analogowej? Nie, nie dotykałbym tego, bo ja wyznaję zasadę, że jeżeli się na czymś nie znam, to tego nie tykam. Ja zawożę to do pana X, który się zna, robi to fajnie, dobrze, daje gwarancję, a ja idę do siebie, zarabiam pieniądze swoje i z moich pieniędzy, dajmy na to, opłacę jego naprawę i może jeszcze mi zostanie na dobry obiad. I tyle, bo to o to chodzi. Więc a do analogówki to mało osób młodych w ogóle zna się na tym. To są tematy typowo, znaczy no, w dawnych latach tak było, nie? Chociaż myślę, że dalej ta tendencja jest. Oscyloskop jedzie z koksem. Takie moje zdanie, ale mogę się mylić. Ale powiem wam tak. Do mnie każdego dnia dzwonią ludzie w sprawie właśnie wzmacniaczy, czy lampowych, czy takich, czy siakich. Kto by to naprawił, bo szukają specjalisty w Polsce. No i pytają się, jaka firma, czy znam. Ja mówię, że nie, nie znam. Po prostu nie znam. O, już widzę, że Daniel robi ranking. Prawy dolny róg, pierwsze miejsce, koszulka. No widzicie. Ktoś ma info, kiedy doktor wraca? Słuchaj, Kofik wychodzi z Radomia prawdopodobnie w sobotę. Nie wiem, czy nie pojadę, nie odbiorę go. A potem będziemy zbierali na jego wyjazd dalej, na rekonwalescencję. Także Michu, 4-4-4-4. Domykamy do 5K. Pozdro z Zielonej Góry. No i fajnie. Więc ja w międzyczasie sobie od razu przekleiłem tą ramkę. Poprawiłem mocowanie. Chociaż jeszcze nie trafiłem. Troszeczkę mi brakło. Ja uwielbiam analogowy sprzęt, ale naprawy są dużo trudniejsze w diagnozie. No, to jest tak, jak masz podstawy dobre, tą prawdziwą wiedzę, to umówmy się, wiesz, jak to robić. I tyle. Bo to nie jest tak, że nagle ktoś, kto jest specjalistą w laptopach, podejdzie ci do analogówki i ją zrobi. Gówno zrobi, nic nie zrobi.
7-9 marca organizujemy w Galerii Kupieckiej w Otwocku strefę gier retro. Serdecznie zapraszamy. O proszę, fajnie. Więc analogówka jest bardzo trudna. Oj, to jest... To trzeba po prostu przerobić. I tyle. To jest doświadczenie, którego nie zdobędziesz nagle, nie wiem, czytając książkę, siedząc w tym pół roku. Nie, nie. To wszystko trwa, moim zdaniem, latami. Może jakaś zbiórka na zwierzaki? Nie, nie będzie. Jest tak, jak jest. Nie zmieniamy, nie kombinujemy, bo... jest duża efektywność wpłat. Co się z Kofikiem podziało? Wiesz co, udzielał zbyt długich gwarancji na ekspresy i nawarstwiło się wszystko i teraz musi odpocząć. Czy Duduś ułaskawił Kofi doktora? Nie mogę się wypowiadać na ten temat. Dekompozytor na YouTube lubi się bawić analogami. No i dobrze, jak ma taką wiedzę, ma predyspozycję do tego, super, niech pokazują ludzie, ci, którzy się faktycznie znają i wszystko w temacie. Czekajcie, bo ja tutaj gadu, a mi zaraz procesor się wlutuje. Dobra, grzejemy dziada. Come on, baby, nagrzewaj się. Za chwilę nastąpi wlód procesora, będzie widać, jak on opada. Czasami on zrobi to z gracją, a czasami to jest takie, o, jak teraz. Podniosło go na jednym rogu, po przeciwległym boku, a ten z prawej strony, o, dopiero teraz siada. Widzicie to? To jest ten moment. I on się już, można powiedzieć, zalutował. Temperaturę mamy... 200, czekamy jeszcze te 7 stopni na spokojnie i dopiero zabieramy nagrzewanie. I okej, stop. Marker 150, pan marszałek, to jest jednak fachowiec. JCH, no jaha. Skąd procek do wlutu? Z płyty głównej. Ma pensety za miliony, a klei łapami. Maciek H. To na górkę. O proszę. I 5167 zł. Brawo. Dziękuję. Jesteście po prostu wspaniali. No bo cóż mogę powiedzieć. Kolejny raz, kurczę. Cel zapełniony. Wiem, że to twój kanał, ale zbiórka dla kolegi Kofika to też zmiana reguły. Żartowałem z tym. Robert Kalinowski, dla ciebie na rozwój. Trzymaj się. Dziękuję serdecznie. Oczywiście z Kofikiem to są takie żarty. No, odpowiednio utrzymane na Discordzie, wszyscy wiedzą. Tak śmiechem, żartem, to Kofik jest na wakacjach, w specjalnym miejscu przebywa i tyle. Wraca niebawem. Dowiecie się. Co tam jeszcze piszecie? Mówisz, że tobie słabo, a kolację jadłeś? Nie, nie jadłem. Mietek poszedł przed live'em, 10 minut przed live'em do Żabki, kupił mi 2 Seven Daysy i 2 batony i zjadłem. Coś tam trochę z tego i już mi łeb zaczyna boleć. Powiedziałeś tak, jakby Kofik siedział w kryminale. Nie. Nie mogę się wypowiadać na te tematy. A tym bardziej, że on jest tu nieobecny. To jest nieeleganckie. Widziałeś, że Rakowicki będzie robił swoje maszyny BGA? Widziałem jakiś nagłówek, pisaliście mi i ostatnio wyświetlił mi się właśnie jakiś materiał. Nie oglądałem go co prawda, ale tylko przejrzałem tak 3 klatki. Wiem, że próbują sklonować, skopiować podgrzewacz JBC, czyli to, co ja mam tutaj, prawda? Więc nie wiem, może im się uda zrobić coś, co jest tańsze i równie dobre, bo to jest super podgrzewacz. Tylko, że on kosztuje, bo on wychodzi z 15 tysięcy netto teraz, tak strzelam, nie? Więc 20 tysięcy kosztuje podgrzewacz. Bez góry. Reklama. Planer finansowy. Alicja w finansach. 691-341-051. Zapraszam.
prawa autorskie, kopia Made in Poland. No, może tak być. Niech walczą, próbują. Nie wiem, ja nie oglądałem tych treści, więc nie wiem dokładnie, na czym Danielowi dokładnie zależy. Wiadomo, ludzie lubią kopiować pomysły i wdrażać dodatkowo swoje rozwiązania, bo wtedy jest to pomysł autorski. Nie wiem, jak to będzie w ogóle prawnie wyglądało. Może się nikt do tego nie dowali. Jak tam temperatura? 140. Poczekajcie, muszę troszeczkę odkurzacz włączę. Poszło mi trochę, więc przepraszam. Jakbyś kupował sobie laptop gamingowy w kategorii awaryjności, to jakiej firmy byś kupił? MacBooka. Tylko że ja używam go bardziej do pracy, renderingu, takich rzeczy, do gier nie, bo ja nie gram, więc to już w ogóle inszość. Przesuń licznik. Witamy w dostęp do Discord, Alicja. Witamy. Kamil Wolsztyn. Dawno mnie tu nie było, pozdrawiam. Leci cegiełka na dzieci. Dzięki. O. Pyk. No i teraz płytę możemy zabrać. No i mamy. I procesor jest oczywiście wlutowany. Mamy je na razie ochłonąć. No i co do właśnie maszyn BGA, to jest temat rzeka. Pamiętam, jak byłem na szkoleniu w Renexie w 2012 roku, to oni wymyślili swoją autorską maszynę podgrzewacz plus góra. To było firmy Rico. Fajny projekt, tylko tam ten statyw trochę się bujał. Nie było to do końca dobrze przemyślane. Natomiast sam podgrzewacz, oprogramowanie i ten hotter nagrzewający, powiem wam, bardzo fajny sprzęt. Mi się bardzo podobał, ale jak rozmawiałem tam z Szymonem Szkuleckim, czy tam innymi ludźmi, to mówili, że to się za bardzo nie przyjęło, no bo też tam kosztowało to trochę pieniędzy, bo kiedy wytwarzasz, nie wiem, 100 stacji, 200 stacji od początku, no to koszt tego jest wysoki. A jeszcze do tego dolicz badania, gwarancje, reklamacje, oprogramowanie. Więc tak to wygląda. Jest trudny temat, nie? Co tam piszecie jeszcze? Daniel ma Jowy RE8500 i mówi, że jest kiepskie. Bananuje mu płyty. Pod tym szkłem kwarcowym stosunkowo mało powierzchni zajmują grzałki. I on chce zrobić lepszą wersję tej stacji z tego, co ku mam. Samotnik 1977. Pozdrawiam z Dortmundu. Ogólnie, jeżeli chodzi o RE8500, no to prawda jest, bo środkowy prehiter to jest taki kwadracik, są dwie grzałki boczne, ale tam są dwie przestrzenie puste. Wystarczyło wtedy, w tamtych latach, zrobić jedno wielkie pole grzewcze od spodu i koniec. I mamy idealną maszynę za takie niskie pieniądze. Przy czym kiedyś Jowy RE8500 kosztował w granicy 7500, 8000, mniej więcej tyle płaciliśmy na fakturę VAT w hotterze w 2012 roku. Jaki próg wejścia na Discord Washington? 19 zł. Trzeba być albo wspierającym na Patronite, albo wspierającym tutaj na YouTubie, gdzie klikasz wesprzyj kanał. Wtedy dostajesz indywidualny link do wejścia na Discord i potem cię bot weryfikuje, czy jesteś faktycznie wspierającym. A dobra, jeszcze piąta, chyba wypłata była. Nie wiem, co napisać o kofiku, ale sorry. Polecam używać majtki SD, bo jak będzie przebicie na elektrosie. Tak, wszystko staje dęba. Nie inaczej. Dobra, teraz tak, idziemy na laminat. Nie tu. Nie mogę się przyzwyczaić. Więc temat maszyn BGA jest bardzo ciekawy. A śmiechem żartem powiem wam, z takich maszyn, które oferują dużo, naprawdę dużo, no to taki ten Windsor WDS620, to kosztuje chyba w granicy 15 tysięcy. Masz tam pozycjonowanie układów, automatyczną przyssawkę do ściągania układu. No kurde, pryzmat to jest sztos i to lutuje. To najważniejsza kwestia, to lutuje. Więc kto co lubi i pytanie, co chce lutować, nie? Bo inaczej zachowa się maszyna BGA przy laminacie cienkim, inaczej przy grubszym. To jest kosmiczna ilość tematów do przegryzienia, żeby to było super. Używałeś
popularni lutownicy T-12 lub jej klonów. Używam amatorsko, ale nie miałem okazji pracować na droższym sprzęcie. Chciałbym mieć jakieś porównanie. Używałem. Działa, jak za te pieniądze działają rewelacyjnie. Tak dla jasności. Jeżeli trzymasz T-12, bo to jest klon Hakko, bo to jest to rozwiązanie, albo kupujesz T-12X na rączkę T-245, możesz używać grotów JBC, też jest to fajne rozwiązanie. Moc grzewcza bardzo porównywalna do JBC. Precyzja, utrzymanie temperatury, to jest może gorzej będzie, ale do amatorskich zastosowań, nawet na serwis, gdzie nie jest istotny profil JEDEC i tak dalej, normy IPC, to jest i tak spoko. Ale mówię, każdy używa tego, co mu pasuje. Dobra, procesor mamy wlutowany. Teraz przydałoby się w ogóle zobaczyć, jak wygląda kwestia... Chociaż nie, czekajcie, jeszcze mam ciepły tutaj. O. Zbieramy paściochę, nie? Ja podjąłem się ostatnio wymiany samej matrycy w MacBooku. A... O, to jest ciężki temat, bo matryca jest oddzielnie montowana w klepie. I co, wymieniłeś samą tą matrycę? Ogarnąłeś? Ja to robiłem. Więc wiem, z czym to się je, ale temat jest ultra popierniczony, że tak ładnie powiem. Dawno mnie nie było, napisał Piotr Leszczyński. No, to prawda. Gdzie cię było, jak cię nie było? Gdzie ty byłeś, znaczy? Co ja mówię, już zmęczony jestem. Która jest 202? 202. W sumie wiem, jaką ankietę trzeba zrobić. Ile byście chcieli, żeby trwał live? Jaki okres czasu? No to jest pytanie, nie? Dobra, teraz szczoteczką tę pastę musimy stąd zabrać. Madzia i Grzesiek. Dziękujemy. Mogą powstać oczywiście takie otarcia delikatne, mikroryski na rdzeniu, uprzedzam, tak. To wszystkie te działania mają na celu zniszczyć sprzęt klienta, ja jestem furiatem. A na koniec pamiętajcie, ja i tak klientowi odkupię płytę nową, a to zutylizuję. A za naprawę wezmę 0 zł. Tak. No. Zaraz ck i rysa. I będą pisali, znowu rysę zrobił, ociul. Życie. Po co te Discordy? Dawać live 24. No to słuchaj, odpalaj swojego YouTube'ka i dawaj tego live'a 24. Zobaczymy. Ile będziesz tak ciągnął tego live'a 24? Tylko nie pisz mi zaraz, że żartowałeś, bo to kiepskie, słabe. Wycofuję się tego, co przed chwilą napisałem. Tak, nie było. To eleganckie, przepraszam. Tak. Ok. GPU wygląda ładnie, zacnie. CPU też wygląda pięknie. Jeszcze jakby to ruszyło, to już w ogóle będzie molto bene. Czy jak to się tam mówiło? Dobra, teraz miernik w łapę, słuchajcie. No i... Ej, bo mi szczoteczka padła do kosza. Dobra. Idziemy na mikroskop. 2600 ludzi ogląda. Kurde. Jak to jest możliwe? To był prawdopodobnie ten kondensator. Zaraz zobaczymy. Co jest grane. I macie płynny obraz ode mnie, bo ja na podglądzie to mam... O kurde. Dobrze tego często nie widzę, bo mi się stresował. I robimy pomiar. Ten ma kondensator 0,4 kOhma. Spoko, wysoko. A jak ten? Kurde. 2,20 Ohma? Mało. Jest tu jakiś cwaniak? Niska rezystancja, powiem wam. A wiem, dobra. Bo na fazach procesora, wiecie? Ogólnie to ta sekcja to jest od faz procesora, z tego co pamiętam. To tu było zwarcie. Jeszcze sprawdzę. Nie. No ale
Źle to nie wygląda. Jeszcze po kolei mieszmy, mieszmy, żeby nie było, że podłącza to będzie nara. 8-6, przełączmy ujęcie. Gładko idzie, ale na podglądzie to mam slideshow, po prostu nie wierzę. Mierzymy dziada, żeby nie było. Po kolei cewki. 17 kilo ohmów. 140 ohmów, 40 ohmów, 0,50 kilo ohma. No, myślę, że tu już... Jeju, zobaczyłem 0,16, już mnie normalnie, och. Ten miernik jest pod tym kątem taki wkurzający, że jednak szczątkowe te pomiary często są no niefajne, bo we fluku tak nigdy nie było. Dobra, te wszystkie rezystancje wyglądają całkiem znośnie. No i tutaj mamy tego 16 ohmów. Kurde, to jest na zasilaniu ramów? Oż kurde. Sporo. Czyli co ja mówię? Mało. Ok, w takim układzie teraz robimy test. Jak temperatura? Ok, to wszystko już jest chłodne. Pyk. Możemy sobie włączyć korada i dodatkowo, poczekajcie, niech ja zobaczę, co jest podane. Wymieniłem, ale nigdy więcej się nie podejmę, bo jak brałem zlecenie, to myślałem, że matryca i poświęcenie to jeden moduł. Ja wiem, ja wiem, z czym to się gryzło, to jest przeromane, level ultra hard. Szkoda gadać. Ten, kto robił, to wie. Witam, jaki zasilacz serwisowy polecasz na początek? Korada KA300. 3005P 30V, 5A, 300 kosztuje, może ciut więcej. Więc takie moje zdanie. Dobra, blat. Dajcie termowizję. Krunt. Waldi. Pozdrowię jeszcze obecnych i przyszłych, bo lepiej przyjść od razu do mnie. Korzystających z usług mojego sklepu i serwisów w Starówce w Elblągu. Waldemar Czoska. Dobre, fajnie. Teraz tak, zasilanko. Wymieniałem ostatnio chipa od grafiki w płycie głównej Siemens Synumeric 840D z maszyną Ihua z podgrzewaczem, który przewalał o 110 stopni. O kurde! Ale dałeś radę, mam nadzieję. Teraz tak. Szukamy korada. Korad. Z moim wzrokiem ciężko. Tutaj off. Zdejmujemy zasilanie. Podpinamy teraz wtyczkę. I mam nadzieję, Andrzeju, że to kurde jakkolwiek zatrybi. Specjalnie go będę uruchamiał bez czego? Bez wpiętych ramów, żeby procedura post się nie uruchamiała, żeby procesor się nadmiernie nie nagrzewał. No to termowizja. I lecimy, słuchajcie. Zobaczymy, czy wymiana dała coś, czy nie dała wielkie. 3, 2, 1, go. Lecimy. Ciul, źle jest. Źle jest coś. Coś jest źle. Czy się stoi, czy się leży, cegiełka na dzieci się należy. Pozdrowienia dla oglądających. Ej, ten pobór jest z czapy. Źle jest. Może on potrzebuje uruchomienia z włącznika, ale ten prąd jest dziwny. Może BIOS trzeba wyczyścić? Ciężko powiedzieć. 2750 osób ogląda, a tradycyjnie jedna madzia usnęła. Fajnie. Dobra, odłączmy zasilanko. Ej. Jeszcze raz zasilanie podłączamy. Dziwny prąd. Nie podoba mi się on. Centralnie mi się on nie podoba. To nie tak miało być. Ten procesor powinien być tak na 99% sprawny. Pewności nigdy nie mam. Więc wiecie jak jest. W ogóle B plus wystartował? Tak, 19 jest. Chociaż to, co dalej? To w sumie nic się nie budzi. P
5 V mamy. Tak jakby 3 V mogło nie być. Mam wrażenie, że on teraz czeka na włącznik, wiecie? I teraz pytanie, gdzie on, ten dupek, ma włącznik? Nie mam boardingu do tej płyty. Czekajcie, nie ma co panikować. Zaraz się przyjrzymy tej konstrukcji laptopa. Nic złego się nie dzieje, to jeszcze nie koniec. Powoli, na spokojnie. Pyk. Teraz zastanówmy się, poczekajcie, tylko sobie posprzątam troszeczkę. Mam za dużo wszystkiego, a to nie o to chodzi. Pyk. Gdzie jest włącznik w tej konstrukcji? Czy jest typowo w klawiaturze? Pewnie tak. Tu jest włącznik. I włącznik jest... Patrzcie, jak to jest w ogóle zrobione, kurde. On jest fizyczny switch podpinany do klawiatury. Klawiatura... Jak się kręcę? Dwie tasiemki... Ja pierdzielę, trzy tasiemki, czajcie? To musi być jakaś dowalona klawiatura, bo ma trzy oddzielne taśmy transmisyjne. Po co? Nie wiem. Nie wiem. I się nie domyślam. Może jakieś adresowalne LEDy, cuda na kiju. Pies wie. Dobra, wkładamy teraz ramkę. To będzie ok. Będzie. Włóżmy płytę. Zobaczymy, czy po aplikacji płyty montażu on zareaguje, bo trochę mi się nie podoba to zachowanie. Może w ciemno trzeba byłoby teraz BIOSa mu zrobić. Nie wiem. Chcę się przekonać, czy bez robienia BIOSa on ma szansę się uruchomić. Do tej pory tak było, że laptopy startowały, więc nie trzeba było kombinować. Ale to może jeden z tych razów. Polecam drukarki firmy Oki. Słuchaj, jeżeli chodzi o drukarki do papieru, ja się totalnie nie znam. Mam 6 lat i mam rację i jestem z tego dumny. Tak jak mój rehabilitant, który do mnie przychodzi. No i ktoś do mnie dzwoni o tej porze. No i po co? Po co? How dare you? No, dobra pora, 22.09. Aż kurde, nie dzwoń. Czekajcie, włączę sobie tylko tryb samolot, bo tak się nie da. Potem będzie ktoś płakał, że na live było widać numer. Hello. Not my fault. Ok, cyk. Dobra, te antenki na razie mogą być na bok. Podłóżmy szmatkę, żeby sobie antenki leżały swobodnie na niej. No i ciekawe, ale prąd mi się nie podoba. Ale kto wie? Dobra. Otwieram go bardziej. No i za chwilę będziemy wiedzieli, czy kończymy live'a, czy nie. Taka jest prawda. Bo dokładnie w tym wypadku już dzisiaj więcej nie będzie nic robione. Jeżeli on się teraz odpali, no to idziemy dalej, walczymy. Natomiast jak nie zatrybi z włącznika, kończymy uczciwie live'a, bo nic nie wyrzeźbie i o to w tym wszystkim chodzi. Ujęcie od góry. Ej, ale on ma klawiaturę fajną, ale klika się. Takie inne to. Dobra, próbujemy. Czekajcie. Gdzie jest włącznik? Tutaj. Zaraz wciskam. 3, 2, 1, go. Ty. Reaguje na włącznik. Patrz, pół ampera pobiera. Nagrzewa się CPU, ale tak... strasznie powoli. Ciekawe. Bardzo dziwne. Wiadomo, nie ma ramów wpiętych. Natomiast może to tak ma być. Co prawda grafika w ogóle chyba nie startuje, bo nic tutaj... Czy znasz może kogo?
kompa getak, nie wiem co to jest. Kurde, jednak... dobra, jakiś RAM by się przydał. Wepnijmy jakąś ósemkę. Zobaczymy. Czyli jest pod górkę. Może BIOS, może brak RAMu. A może jeszcze coś. Zawsze problem. Dobra, podpinamy zasilanie jeszcze raz. Prąd się pobiera taki jak wcześniej. I wciskamy Fire 3, 2, 1, go. O, 700 mA. Patrzcie, 2, 2 ampera. Ej, startuje ciul. Startuje. Patrz, spada prąd. Ej, dobrze jest. On chce, kurde, działać. Czekaj. Dajmy mu ze 3 śrubki. Nie sądziłem, że ruszy. Przy takim limbo, no to kurde, niekoniecznie. Niekoniecznie, panie Spoksie, ale nadzieja umiera jaka? Ostatnia i to jest najważniejsze. Mylisz się? Będziesz żył? Nie wiadomo. Nie wiadomo, czy sprzęt ruszy, czy nie. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Ty, bo to było z drugiej strony płyty, to czekajcie. Bo głupio by było później wyciągać specjalnie płytę, żeby dołożyć jedną tasiemkę. Ok, dajmy sobie to tak. W ogóle zobaczcie na laminat. Widzicie to? Jakiego koloru jest laminat cały? Niebieskiego. A cała sekcja od zasilania GPU zmieniła kolor. Ten laptop gotuje się podczas grania. Na pewno to się rąbie w gry, nie ma bata albo obciąża grafikę jakimiś projektowaniem, ciężko powiedzieć. Tak zmienia kolor laminat. Choćbym teraz ją hota i walił 500 stopni w jednym miejscu, to trzeba byłoby trochę grzać, żeby uzyskać ten kolor. Więc tak to wygląda. Ej, poczekajcie, bo nie pamiętam jak to było. To było prawdopodobnie tutaj. Po co ta ramka? Nie wiem. A to? Nie wiem, gdzie to było. Jakaś dziura. It's hammer time. Tak. Gdzie to było dziadostwo? Ty, na kabelce coś było. O, odbity ITE. Właśnie. Czekaj. W tę stronę. Jakoś tak to... A, tutaj. No, a, widzisz. Kropkę sobie narysowali. Ok, były tylko dwie foliki. Ta i koniec. Tak się robi konserwacja. Dobra, wracamy. Pyk. Chodź, baby. Dobra, musimy go sobie poskręcać. Śrubeczki. Ksander, 7-8. No to jeszcze dyszka, bo ktoś mnie wypchnął z pierwszego miejsca. Czuję, że pójdzie. Trzymam kciuki, bo pierwsze miejsce koszulka, więc Maciek kontra Ksander. No, obyście już nie musieli walczyć, no ale kto wie. Nie zawsze jest szansa, że Macieka już po prostu nie ma. On nie ogląda, wiesz, nie zauważył, nie? I nie wiem, gdzie były jakieś śrubki. Centralnie, nie wiem. Nie wiem i się nie domyślam. Zawsze mam z tym problem, jak skręcam laptopy. Zastanawiam się po setki razy, gdzie była ta czy ta śrubka. Tutaj mamy takie białe strzałeczki. Jedna śrubka jest to pewnie od Wi-Fi. Chyba. Tak było. Ta. Nie ściemniam. Tu i tam w rogu. Jak zdobyć nowy link do Discorda? Ten z Patronite nie działa. Poczekaj cierpliwie, ja po live'ie wejdę, zaloguję się i wam podam. Bo to nie jest takie hop-siup. Niestety nie da się tego zautomatyzować i tu jest problem. Słuchajcie, dzisiaj tego nie będę pokazywał w przypadku laptopa klasy gaming. Na tych ramach, na tranzystorach można usunąć dodatkowo kit termiczny, nałożyć czegoś nowego. My kupiliśmy swego czasu tego całego Upsirena Pro, Ultra, najlepsze, od Hinola. Nie używałem, nie wiem jak to działa.
testy, może nagram jakiś film w sumie o aplikacji tego, zrobię testy, żeby pokazać, czy to jest dobre, czy złe, czy to marketing, czy nie. Nie wiem, ale w przypadku takiej konstrukcji dobrze by było takiego upsirena wszędzie, tu na te wiramy i mosfety oczywiście dać. Kto uważa, że ten, ojeju, coś ty tam napisał? Nie wiem, co tam napisałeś. Nie pisz kapsem, ktoś napisał. A bzyku. Tak, proszę nie używać, nie nadużywać kapsa. Okej, teraz te przeklęte kabelki. Ej, tu kolorów nie ma napisanych. No i weź traf. Pierwsza była chyba biała. Druga była czarna. Tak mi się pamięta. Trzecia szara. I ostatnia niebieska. Właśnie przewracając się z drugi... Co? Się na drugi bok zauważyłem, że spadłem z topki. Kurde. Dobre, dobre, dobre. Te zagrywki są świetne. Mi się to podoba. Zauważyłem. Nie sposób nie zauważyć, tak? Dobra, dwie anteny. Tu już nie będę wiedział. Czarna była do czarnego, biała do białego. Pyk. I takie składanie to jest krew z nosa, człowieku. Nienawidzę tego. I tu oczywiście zróbmy tak. Pyk. Pyk. Pewnie odwrotnie te kable były, ale spoko. Sprawdzę później na live'ie i będzie robiony testing. Bo jest na przemian teraz. Więc jak coś to się poprawi. Come on, łaź do dziury. O, pyk. Ej, co on miał? 8 giga RAM-u tylko? Nie, niemożliwe, żeby taki laptop miał 8 giga RAM-u. Musiał mieć więcej. Ale odpalimy go z 8-ką. Jakiś... A, dysku testowego nie mam. O kurde. Kulawo. Bym powiedział, że bardzo kulawo. Teraz tak. Najpierw na potrzeby testów zwykła pasta typu GD900. Tak tutaj finalnie pójdzie PTM. To nie ma co oszczędzać. Czyli wiadomo, będziemy pytali klienta, czy chce dodawać PTM-a. I tak samo u Psirena na te sekcje. Ja nigdy nie zmuszam, ja tylko uświadamiam, że zawsze jest jakieś ryzyko i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś chce mieć termikę zachowaną na maksymalnie wysokim poziomie, to są rozwiązania, które potrafią to umożliwić. Teraz układ chłodzący. O kurde. Czekajcie, bo jak w tej konstrukcji to było. Wentylatory są oczywiście do czyszczenia. Dzisiaj tego nie robimy. To już poza kamerami. Jak to? Tutaj chyba. Nie. Ten z dziurą. Gdzieś tak. O, 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 o. Hot code z boxu. Podczas kopiowania linka do dołączenia do masz na dole okienka opcji edytuj link i tam ustawisz. Ja o tym wiem. Za każdym razem to zaznaczam. I wiesz co? Nie działa. Ale dziękuję za... za tę wiadomość, dziękuję. Za każdym razem ona jest zaznaczona. Nie wiedzieć czemu nie działa. How dare you, nie? Ten dupek jak będzie tu? Czyli ta płyta jest dla laptopa. Robert Kalinowski. Nie lubię być trzeci. O kurde, zaczyna się. No nie, nie wierzę. Znowu to robicie. Miał być zwykły, prosty, szybki live. Zebrane 2500 i ciul, już mamy 6. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Śrubki do niego były w worku. Dobra, mam woreczek. Włożyłem sobie śrubeczki do woreczka. Ale dziękuję oczywiście, wiadomo, to jest wszystko. Czasami wydźwięk moich wypowiedzi może jest uznawany za negatywny, ale oczywiście mega szanuję, mega propsuję za to, co robicie. Bo jak to inaczej nazwać?
Upsiren do czego? Upsiren jest do tego, żeby zabrać kit techniczny z pamięci VRAM, tranzystorów i zaaplikować na nowo Upsiren. Mam laptopa i zaczął wywalać bo screena, jak się włączy jakikolwiek program, więc wyciąłem na mnie na RAM i działa wszystko git. Ale nie mogę i nie doczytałem. Nie wiem, czego nie możesz. Dzisiaj robiliśmy laptopa Dell na 8. generacji Intela. Wyobraźcie sobie, że chipetem obniży temp na procku i5, który dobija do 100 stopni. Jeżeli układ chłodzący wydoli, to tak. PTM na wszystkim obniża temperaturę. Jedynym wyjątkiem może być konstrukcja jakaś świeża na ciekłym metalu, gdzie tutaj faktycznie już nie da rady, ale trochę w to wątpię. Nie testowałem, więc nie będę się wypowiadał, nie? Mając trzeci poziom ulepszeń Discorda, można ustawić własny link. Wiem, że można, oczywiście, że można, ale i tu jest clue jedne. Jeżeli serwer straci na minutę, poziom trzeci skoczy na 2 i wbijesz za chwilę, znowu doładujesz konto serwera na poziom 3, już nie działa ten link, trzeba na nowo go edytować. Jaka byłaby szansa na podkładanie? Nie doczytałem, sorry, kurde. Nie wiem. Nie wiem, co napisałeś. Ale wiesz, co zrobić, żebym przeczytał. You know. Jeszcze jedna śrubka. Coś mi brakuje do śrubki. Moja Grażyna ze wszystkich kanałów serwisowych, naprawczych, tylko ten akceptuje. Ale dlaczego? Co ja mam takiego, że Grażyna mnie chce oglądać? Masz Danielów, masz Pawłów, masz Kofików. Kurde, ich jest tyle, że człowieku. Dlaczego ja? Dlaczego? Teraz tak. Obudowę zabieramy. I układ chłodzący. Oczywiście wściekły metal, no jak, jest, nie wycierałem tego, nie? Cześć, pisałem w sprawie Legiona, BIOS, password, będzie dolar podeślę, tylko jaki czas operacyjny? Wiesz co? Szybki. To od ciebie zależy, jaki chcesz, żeby był czas, więc to się rozchodzi. Kolejki mamy standardowe, długie, sięgające kilka, wielu tygodni i tyle. Jak ktoś chce czekać, no to zapraszam, a jak nie chcesz czekać, to albo dobieramy omijanie kolejki, albo nie, nic na siłę. Dlatego o tym często tłumaczę. Nie decydujcie się, nie wiem, nie upatrujcie sobie na siłę jednego serwisu, tylko zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że są inne serwisy, które też robią fajną robotę, dają gwarancję i tak dalej, i tak dalej. Grunt, żeby dwie strony były zadowolone. A i tu są wżery, wiecie? W układzie chłodzącym są wżery, pokażę wam, bo je widać. O, proszę bardzo. O, to są wżery ciekłego metalu. I co tu dużo mówić? Czy jakakolwiek chemia typu PCC-15 i te wszystkie inne wynalazki zmyją to? Jakkolwiek idzie... W ogóle tu jaka ty? A co to za rysa na tym rdzeniu? Skąd to jest tutaj? Dziwne. Nie widziałem tego wcześniej. Popsuł, zepsuł, ukradł. Ciężko powiedzieć. Nie wiem, ale wżery są dalej, patrzcie. No i w tym wypadku trzeba będzie użyć freza, delikatnie spolerować, bo lepiej nie będzie. O, w ten sposób. Padam, padam, pan odpada. I dopiero teraz, jak poleruję, to widać te fragmenty. Patrz. Patrz, ile tego jest. Uwierzyłbyś? Standardowo ludzkie oko tego nie widzi. No i w sumie ciekły metal, nie wiadomo, czy poleciał tą ścieżką życia. Ja nie wiem, skąd ta rysa jest. To jest trochę dziwne. Podkręcę obroty i lecimy.
O, dobra. Już nam zaczyna tutaj wychodzić. Witam, super robotę robisz. Zapraszam na nowy kanał naprawy do pracy, gdzie pokazuję różne naprawy elektroniki. O, proszę. Fajnie. Wbijajcie, zobaczcie. Mówię, każde treści są wartościowe. Grunt, żeby nie poddawać się w regularnościach i publikować te treści tak, żeby to szło do przodu. Porąbane z tym chodzeniem. Dla dzieciaków, PS, mężu, nie śpi, dzida da obraz. No, ale tu jest wżerów, wy to widzicie? To są wszystko wżery takie, które niestety występują. Nie wiem, czy w tym wypadku nie lepiej byłoby zrobić mu taki dosłownie lapping, starcie tej powłoki do miedzi i tyle. No tu już mamy miedź, widzicie, nie? No bo kurde. Mocne są te wżery, ale i jaja. Dobra, wiecie co? Chciałem wam pokazać w ogóle, z czym to się je, jak to wygląda. No, takie dziwne nam tu obrazki się rysują. To trzeba będzie idealnie spolerować płaską powierzchnią i tyle. Wpłata na Bartka Kaczmarczyka jako podziękowanie dla wirus. Ojej, nie doczytałem, ale dziękujemy, dziękujemy. Więc układ chłodzący jest zdegradowany przez obecność ciekłego metalu. Widać gołym okiem, że są nierówności. Nie są wielkie, ale są. Teraz oczywiście co? Składamy i... A jeszcze dobra, pasta na GPU. Zrobimy szybki test, nie? Zobaczymy, czy da obraz. Właśnie. Bo to tak... Ja już przyjąłem, że on zadziała, nie? A tego nie wiem. Przyjacielu, sympatyczny. Za Tenzi. A dziękuję. Jeżeli ktoś skorzystał z produktów marki Tenzi, to co tu dużo mówić? Wpłać uczciwie dychę na dzieci. Bo, tak jak wspominałem wielokrotnie, nie dostałem żadnej złotówki za polecanie produktów Tenzi. Są mega dobre, mega fajne. Może tam nawiążemy jakąś współpracę. To jest przyszłość, jeżeli już. Ale na razie robię to pro bono. Kiedyś w laptopach kamery były po prostu na protokół USB, dało się wydupać. Ojej, człowieku, nie wiem. Pytaj tutaj na czacie. Masz tu tyle ludzi, specjalistów, informatyków, programistów. Panie, jest z kim rozmawiać. Nawet wycieranie tej pasty jakoś tak kiepsko idzie. Ona nie schodzi tak super fajnie, wiecie o tym? No, nawet tutaj jest takie szorstkie to wszystko jest. No, aż mi się wierzyć nie chce. Ty, no, to jakieś jaja. Może K5 Pro damy. KT5, sorry. Też są takie rysy. Widzicie to? Na układzie chłodzącym? Przecież ja tego nie zrobiłem. Ta pasta też jakkolwiek weszła w reakcję. No złaź, dziadu. O, dopiero tam widać takie śladowe grudki. Ależ dziwne. No i tu też mamy jakieś obrazki. Rzymskie obrazy? O co chodzi, panie? Nie wiem, ale zakładam, że to nie wpływa na żywotność sprzętu, tylko jest to obecne, bo to podczas produkcji pewnie nie są to jakieś odchyły od normy, tak być może. Albo tak być musi. No dobra, za Tenzi, ja też. No widzisz?
No domyte, teraz jest lepiej, nie ma tego syfu. O. Pokażę wam jeszcze z ujęcia tego drugiego. Ale ty, no dziwne w cholerę. To się tak wydaje. O. Jakich rezultatów się dokopałem. Pozdro dla Krzycha, co doczekał się oświetlenia blatu kuchennego. O proszę. No i jeszcze ten ciekły metal, który tu był. Ciężko to ukazać. Dobra. Bo do północy tu będziemy siedzieli, a live trwa. Właśnie. A no właśnie, Tenzi. Pan odpada nie od Tenzi. Możecie mi napisać waszym zdaniem długość live'a teraz na czacie. O to samo będę poprosił, będę was prosił później. Kurde, tu wentylatory są później, bo te czarne foliki wchodzą. A to jest głupie. No bez kitu. Chwila, moment. Aj. Dobra, już nie będę świrował pawiana. Wykręcę to. No bo podniesiemy delikatnie. O. Ile powinien trwać idealny live? 2 godziny? 2,5 godziny? 3 godziny? Jakie są wasze takie przemyślenia w tej kwestii? Wiadomo, że mam wpływ na to, ile trwa live. Natomiast nie zawsze. Ale na przykład na live'ach można zrobić tak, że nie będzie pokazywania, nie wiem, rozbierania laptopa, tylko od razu już jest rozebrany, nie? I to wpływa, jak to ciężko wchodzi. Nie, dobra. Kombinacja. Trzeba wykręcić ten wentylator i tyle, bo to dziwne rzeczy. Chciałem dobrze, wyszło źle. Gdzie jest ta śrubka? A, tutaj. 4H. 6H. No, 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 całą noc. Tak, tak. Tak. Od 2 do 3 godzin jest optymalnie. No, widzisz. Jedna z tych odpowiedzi może być prawidłowa. Ok, przykładamy jeszcze raz. Kurde, powymyślali te wszystkie pierdoły. To tutaj, o tak. Bo wiecie, co Asus to inaczej się go składa. Dzisiaj składam Asusa takiego, że najpierw wkładziesz wentylator i też był na nowszej grafice. Na 3070 był, no tak. Najpierw podpinasz wentylator, później nasuwasz chłodzenie, dopiero przykręcasz całość. Jeszcze inna kolejność. Więc tutaj założyłem, że będzie deko inaczej. Dobra, pyk. Ten kabelek chyba tutaj. I jeszcze raz, come on. Tyle co kobieta siedzi u fryzjera. O człowieku, niewygodny temat, to są tematy tabu, o nich proszę tutaj nie rozmawiać. Lipa? Co lipa? Lipa to takie drzewo. Nie ma lipy. Pyk. I pyk. Mam nadzieję, że wszystko jest podpięte. Kudłaty. Instalacje elektryczne. Kudłaty. Pozdrawiam obecnych i przyszłych klientów. Kudłaty. Przypomnij stronę. Kurczę, Daniel ci wstawił, bo ty jesteś ze Śląska, z Jastrzębia. Natomiast zrobić tam wpis, bo stronę www masz. Masz, z tego co pamiętam. O, w sumie nie pamiętam. Kłamie. Nie pamiętam, ale myślę, że masz. Dobra, ta tasiemka jest git. Trochę uwalona taśmą. Pastą, sorry. Pyk. To mi się bardzo nie podoba w Asusach, że taśma od LCD, kurde bele, idzie no, po heatsinku. No po co? Po co? Powinni zrobić oddzielny tunel, 100% oddzielony, żeby ta temperatura z układu chłodzącego, który nagrzewa się czasami do 80 stopni w tym miejscu już na wylocie, nie przechodziła na taśmę, bo ta taśma się może w pewnym momencie skończyć. A jeszcze chłodzenie. No fajnie, że... W sumie BIOS. No i teraz... A kurde, tu był BIOS, wiecie?
Jak on teraz nie włączy się, nie da obrazu, nie będę tego się robił. Nie ma takiej opcji. Skręcamy po trochu, pyk, żeby nie było naprężeń. Największy błąd, dowalić jedną śrubę na maksa, potem drugą. Pójdzie naprężenie, pęknie rdzeń na brzegu, jest cześć. Więc lipa, Lipton. O, come on, dawaj to. Jakby tak każda szła na prawa, że wiesz, rozbierasz, mierzysz, sprawdzasz, pach, wymiana procesora, masz części. Zajebiście, kurde. Mógłbym tak robić non-topper. Ale to nie jest tak. Dzisiaj też robiłem właśnie Asusa nowszego z RTX-em 3060. No i niestety, ale jedno małe zwarcie i wiramy poleciały i prawdopodobnie GPU. I teraz ten kabelek ma być tutaj. Ale to jest mądre. Już tutaj pomyśleli. Odpinasz sobie z tej strony od baterii. Płyta nie jest zasilana. Już możesz majstrować, a nie to zapięcie, które jest problematyczne. Pozdrowienia dla Wojasa, co ten Blatku Henny oświetlił. Krzycho. Dobra. Wiecie co? Bez baterii. A jeszcze dysk. Ej, właśnie. Kurde. Miał gdzieś dysk. No i co? Mam dysk. Okej. On ma dwa sloty na dysk. SSD 1, SSD 2. Niech ci będzie. To jest jakiś dysk PCI Express testowy. Podpinamy. Dobra, czyli wszystko jest wpięte oprócz baterii i tyle. Odwracamy dziada. Zobaczymy. Mucha nie siada. Co będzie, nie? Korat. W sumie korat nas interesuje, co nam więcej trzeba. Nic. Prąd. Gdzie on ma kabelek? Tutaj. Cyk. No i teraz powinny takie fanfary, trąbki trąbić. Odpalamy go. 3, 2, 1, go. No i patrzymy. Da obraz, czy nie da obraz? Jak myślicie? Ja myślę, że da. Jestem dobrej myśli. Tylko mnie nie wkurzaj, synek. 2, 1, 2, 0. Jak będą wyżyny doliny, jest dobrze. Ma być dobrze. Come on. Dziwny prąd. 2 ampery, nagle spadek na 3,6. Jest obraz. Dobrze jest. Dał obraz. Żyje. Ożył. Fajnie. Oczywiście w tym momencie nie wczyta się Windows. Charyzma prowadzącego, no i jego fizyczne możliwości decydują o długości live. Prowadź tak długo, jak długo sprawiać to przyjemność. Ja mogę pisać za siebie. Dziękujemy za wiadomość. Nie ma obrazu. Halo? Niczego. Ej. Halo? Za szybko się chyba cieszyłem. Gdzie jest obraz? Sama polecam Tenzi dziś. Wykorzysta pół litra, firma sprzątająca. Perfect clean, no widzisz? No mega dobre produkty. Fajnie pachną, dobrze czyszczą. No i koniec końców laptop reaguje na Alt Control Delete. Patrz, zareagował na skrót, ale obrazu nie ma. Patrz, receiver. Co jest, kurde? Ale ma fajną klawiaturę, wow! Chyba BIOS, tak myślę. Nie wiem, tak mi się wydaje.
Dziwne. Czekaj, no. Jak się wchodzi do BIOS-u? F2, F10, delete, F12. Spróbujmy wejść do BIOS-a. No bez jaj, no. To się nie dzieje naprawdę. Mechaniczna gamingowa. Nie wiem, słyszycie? To jest taka... O, wczytuje się Windows, ty! Kółko się kręci. O co tu chodzi? Magic. Przygotowywanie urządzeń. Ja jestem totalnie nie Windowsowy. Teraz tak, internety. O co chodzi? Nie wiem, dlaczego on się tak zachował, ale nie muszę wiedzieć. Podpinamy mu internety. Zaraz mu czas ustawimy. Ustaw datę i godzinę. Ej, bo sieci nie ma. No, co to jest Windows 11? Ah, blue screen! Nie! Nie! To było niemiłe. Jaki kod? Kod pamięci. Nie wiem. Znowu obrazu nie ma. Możliwe, że BIOS. Za odpalenie. On ma Wi-Fi 6, człowieku. Dlatego tyle tych antenów. No, o, masz. Wi-Fi 6. Dziwny temat. No kurde. Naciskam Alt Control. Widać, że on się resetuje po prądzie. Tutaj widać. Jak wejść do BIOS-a? Escape'em? Nie. Dobra, jeszcze raz. Alt Control Delete. Znowu robi restart. F2 Delete, F10. Dawaj, łaź. Nie gada. Trzymałem, jeszcze raz zobaczymy. Coś jest nie halo. Trzymam F2, zobaczymy teraz. No, i co? Dupa. Nicht verstehen, czegoś tak. Już próbowałem F2, F10, F12, delete. Coś jest nie halo. Sytuacja dosyć dziwna. Nie wiem, co go boli. Nie chcę myśleć, co dalej, bo jest za późno na to. W tym wypadku trzeba go rozebrać. Może programem pana Andrzeja, tym Universal BIOS Tool, przepuścić mu BIOSa i od tego zacząć, bo... Jeszcze czekajcie, wykręcę mu dysk, żeby nie było. Kurde, on się dziwnie zachowuje. Sam fakt, że dostał blue screena, już jest trochę dziwny, ale... Ale kurde, wczytał się do pulpitu. Już, euforia, eureka, hurra i gówno. Dawaj. Może nie wiem, baterię mu trzeba podłączyć, ale to wątpliwa sprawa, jeszcze chwilę. Poczekajmy, chcę zobaczyć, czy on wejdzie do BIOS-a bez dysku PCI Express, bo wszystkie Asusy standardowo wchodzą do BIOS-a. Zawsze. Jak da już obraz z logiem Asusa, zawsze wchodzi do BIOS-a. Zawsze. Choćby nie wiem co, jeżeli jest dysk wypięty. Więc... Ale ładny ma dźwięk. No i teraz powinien wejść do BIOS-a. I do dupy wchodzi. Nigdzie nie wchodzi. Nie.
Możliwe, że jest to temat też trudniejszy. Rebaling starego czy nowy procyk? Masz. Rebaling nowego. Stary jest procyk spalony. Możliwe, że tutaj trzeba zrobić jakąś rekonfigurację płyty, żeby poprawnie chciał działać Ryzen 5. Może trzeba sekcje zasilające zdjąć jakieś, bo ich jest za dużo. Może ciężko powiedzieć, to jest kurde. Standardowo wszelkie konstrukcje, które miały natywnie Ryzena przed 7, a lutowałem tam Ryzena 5, działały od strzału, tak. Przy czym zawsze robiłem BIOS. Tu mamy BIOS SMD, do tego jest podstawka, potrzebna specjalny klips, taki adapterek, takie główienko z Chin do kupienia. Ja sobie zamówiłem to jakiś czas temu. Podmień RAM. Może być kość uszkodzona lub brudny slot. Ty, a sprawdzę, ej. Aż zobaczę, no dobrze napisałeś. Więc... Czekaj, włączmy. Dobra. RAM. Ramy to ja gdzieś tutaj miałem. O. To jest DDR4. Mamy tych ramów. On był wpięty tu, to damy go tu. Na dzieciaki wpłacamy, panie i panowie. Kara Audio System Mielec. Dokładnie. Zapraszam. Ja już nie trafiam. Dobra, cyk. Drugi slot RAM. Słuchajcie, jeszcze podepnę baterię, żeby nie było. Niemożliwe, żeby on wykrywał coś. Ale... Chwila. Dobra, bateria podpięta. W sumie nie widać teraz, ale pal licho. Zobaczymy, czy się włączy z samej baterii, wiecie? O, startuje z baterii, ty! Poczekamy, zobaczymy, czy on na samej baterii wczyta się do BIOSa. Ale co nam te kabelki Wi-Fi? Przecież one teraz nie wpływają na to, czy on się włączy na obraz. Kabelki to możesz sobie odłączyć. Ale dziękuję za wpłatę, za pomysł. No i zobaczcie, startuje na samej baterii. No i co, będzie BIOS? Nie, nie. To nie wina RAMu. To nie wina soketu, bo soket zmieniłem na drugi. Nie odcina go termicznie bez pasty. Jest pasta. RAM był wymieniony na drugi. To jest na tej kości testowany. A on na drugim ramie nie gada. Dobra, kończymy na dzisiaj. I tyle. Trzeba się zastanowić, poszukać Wally'ego. Ustalić, co jest w ogóle grane, bo kurczę, no... Dziwny temat, bardzo dziwny temat. Restarty są. O. Dobra, wyłączmy go. On reaguje normalnie na wyłącznik. Jest zawsze szansa, że karta graficzna też się uszkodziła, bo jeżeli były pozalewane elementy na procesorze, ten ciekły metal zrobił takie zwarcie, że spaliło proca, to nie wiadomo, czy nie upaliło po drodze jakichś kondensatorów, rezystorów od komunikacji. Może gdzieś coś jest trzaśnięte, a znalezienie tego, uwierzcie mi, jest praktycznie niemożliwe. Zobaczymy, będziemy myśleli. Słuchajcie, co mogę powiedzieć dzisiaj? A, kończymy ankietę. Właśnie, jaka jest ankieta? Cyk. Nie tu. Gdzie to jest? Zakończę ankietę. Ostatnio tego nie widzę. Zakończę ankietę, dobra. Maciek H, 50 zł. Maciek jest na pierwszym miejscu. Jeszcze jest walka o pierwsze miejsce. Słuchajcie, daję wam jeszcze, nie wiem, 3 minuty, bo nie wiem, czy walczycie jeszcze o pierwsze miejsce, bo jestem już wymęczony. Ciąg dalszy nastąpi, zobaczymy. Jeżeli chodzi o ankietę, jaki system operacyjny jest najlepszy? Dla każdego coś dobrego. Pierwsze miejsce Windows, 52%. Android, drugie miejsce 18%, trzecie miejsce Linux 18%, macOS, czwarte miejsce 10%. Ankieta zakończona, 3800 głosów. Bardzo dużo głosów, także no cóż, walczyłem, próbowałem. Fajny Asus, wygląda knówka, wybajeżony, ożył,
daje obraz, a nie idzie dalej. Powalczymy. Także jak się wam live podobał, łapa jeszcze raz do góry. Za chwilę kończymy. Komentarz pod live'em. Tam zawsze jest komentarzy 10-20. Mało. Na tyle oglądających. Postarajcie się więcej. Z góry dziękuję. Co więcej, oczywiście serdecznie dziękuję za wszelkie wpłaty, bo mamy dzisiaj 6519 zł. Może jeszcze nawet coś na sam koniec rzutem na taśmę wskoczy. Mega. Mega motywujące, budujące. Mega. Także co tu dużo mówić? Myślę, że no jeszcze minutę poczekam, żeby nie było, bo mówię, macie podgląd ankiety, właśnie Danio nam dodał, bardzo dziękujemy. A link do Discorda oczywiście za chwilę dorzucimy i osoba jeszcze z pierwszego miejsca, w tym wypadku Maciek, będzie miał koszulkę. Tak ustalimy, może coś więcej damy od siebie, pomyślimy. Ja coś do was poinformuję na następnym live'ie. Za pierwsze miejsce chciałbym podkładkę, a koszulkę daj za drugie. Myślę, że to uczciwa opcja. Może być. Dobra. Niechaj będzie. Więc w sumie, bo pierwszą trójkę pierwszy raz widzę na live, tak średnio kojarzę nazwy. Więc myślę, że cała pierwsza trójka moim zdaniem powinna otrzymać właśnie cokolwiek. Więc pierwsza trójka minęła te 500 zł magiczne. Poproszę was o informację. O kurde, bele, komekus! No to pyk na koniec, 1000 zł. Maciek, nie będzie podkładki. O ciul. Dobre, dobre, ale żeś wyczekał. Brawo, brawo, wow. Kurde, ale jaja. Dajcie żyć, dajcie żyć. Szachmat, bez kitu, święta trójca. Dobre, naprawdę wow. Wow, jeszcze raz wow, brawo, brawo, brawo. Nikt się nie spodziewał. Nie, totalnie nikt się nie spodziewał, bo te rzeczy się dzieją przeważnie na spontanie, takim kozackim i to jest najlepsze. Dlatego to się chyba też dobrze ogląda, dobrze się to sprzedaje, dobrze się tu przebywa, bo to zdaje egzamin. Mówię, ja się dobrze czuję w live'ach. No i wy tutaj na czacie, w komentarzach, w wpłatach. To jest wszystko lepione w całość, robi piękny obrazek. Umieść kod QR inaczej 2D w prawym dolnym ekranie, łatwiej będzie płacić telefonem. O. O, to jest dobry pomysł. W sumie w trakcie live'a mógłby być dodany kod taki, żeby go móc zeskanować. Chyba tak się da. To jest bardzo dobry pomysł. Jutro o której? Nie wiem, 7.40, 7.30, jakoś tak. Więc kod QR też będzie. Także co tam pisze? Bzyku pisze, zczytałem QR i odnosi do stron tylko Microsoftu bez kodu błędu. Wiecie co, wiele tematów jest do sprawdzenia, zweryfikowania w trakcie trwania live'a. Wiadomo, nie jest to wielokrotnie możliwe. Już jest późno, jest 23 praktycznie, więc jeszcze raz, słuchajcie, kończymy. Naprawdę, jest fenomenalna kolejny raz kwota zebranych środków na domy dziecka. Wpłaty będziemy aktualizowali na bieżąco. O co mogę was jeszcze poprosić? Mail do mnie na sklep Małpa Wielki Elektronik. Jeżeli znacie jakieś domy dziecka, czyli taki, co ma stronę internetową, no w sumie to jest punkt wyjścia. Jak ma stronę, która w miarę wygląda, wyślijcie link i ja wtedy sprawdzę co i jak i przekażemy te 5000 zł na dom dziecka, bo jeszcze trochę tych pieniędzy zostało do przelania na kolejne dzieci, które potrzebują jak najbardziej pomocy. Więc kolejne osoby otrzymały wsparcie od Gracoma. Proszę bardzo. Pasta do lutowania, firma Koki. Także tak to. Słuchajcie, kończymy. Kończymy, bo ja tu zasypiam już powoli. Oczy mi się przymykają. Szukam guziczka. Więc jeszcze raz dziękuję za obecność, za wszystko. Jeszcze raz dzięki za zacne wpłaty. Sztos. Do następnego. Cześć, hej. Trzymajcie się. Był z wami Spox2. Elo.